partnerem przechodzenia na ty w kanale sportowym jest Tyskie. Witam serdecznie. Dzisiaj Hate Park wyjątkowy, bo Hate Park nie do końca sportowy. Hate Park być może bardziej troszeczkę edukacyjny. Drodzy widzowie, nauczymy was podstaw czego? Ekonomii, życia, gospodarki, wszystkiego. Filozofii. Wszystko się zaczyna od filozofii. W Grecji wszystko było filozofią. Nawet matematyka. O matematyce też będziemy się rozmawiać. Jestem bardzo zadowolony z tego, że dzisiaj moim gościem jest profesor Robert Gwiazdowski. Dobry. Być może część osób, które interesują się wyłącznie futbolem i niczym więcej, nie wiedzą, kim jest profesor Robert Gwiazdowski, ale cała reszta wie, że to jest, przepraszam za wyrażenie, ale trochę taki internetowy śmieszek, który w sposób bardzo wesoły, dosadny, anegdociarski potrafi opowiedzieć o najbardziej skomplikowanych sprawach dotyczących ekonomii, gospodarki, życia społecznego. I trochę pan zasłynął z tego, że podbił pan serca młodych ludzi, mówiąc bez tego całego zadęcia o sprawach poważnych. Śmiech to zdrowie. Mhm. A poza tym w całej tej rzeczywistości nas przytłuczającej, to śmiech pozwala nam się bronić, normalnie funkcjonować, bo inaczej to byśmy zwariowali. Ja za komuny to ćwiczyłem. Za komuny, tak na dobrą sprawę, to ciągle opowiadaliśmy sobie antykomunistyczne dowcipy i jakoś ten czas zleciał. Jakoś tak zleciał do dzisiaj. Proszę mi powiedzieć, takie środowisko akademickie albo w ogóle tych ekonomistów i tak dalej, to nie ma do pana pretensji, że pan tak spłyca to wszystko? Ma. Populista, demagog, chyba tam robi wodę z mózgu tym ludziom. Z ekonomistami to jest inaczej, oni mają łatwo. Oni mogą powiedzieć, Wielocki to nie jest ekonomista. No, tak, no bardziej prawnik. Bo ja nie kończyłem studiów ekonomicznych, ja kończyłem prawo. Habilitację też mam z prawa, a nie z ekonomii. Tylko tak jak mówiłem przed wejściem na antenę, nie, już nawet na antenie, wszystko jest filozofią. A ja zaczynałem swoją karierę akademicką od historii myśli politycznej i prawnej, czyli generalnie rzecz biorąc od filozofii prawa. A filozofia prawa wychodziła z filozofii, no i tak po trochu, tam geometria. Ja muszę powiedzieć, też jestem filozofem, tylko takim wiejskim, jak to mówią, i tak na chłopski rozum biorę wiele rzeczy, co sprawia, że często wychodzę na głupka, ale dobrze mi z tym. W Anglii obowiązuje system common law, a on jest bardzo bliski common sense. A common sense jest bardzo bliski chłopskiego rozumowi, chłopskiemu rozumowi, więc wszystko się zgadza, wszystko się pasuje. Wszystko się zgadza. Proszę mi powiedzieć, bo będziemy się troszeczkę kręcić wokół piłki, ale nie tylko, bo chciałbym, żeby dużo osób młodych, które nas oglądają, dowiedziało się troszeczkę więcej. Dziaderski sport, jak mówi jedna pani. Dziaderski. Pani Środa jest moją absolutną ulubienicą. Ona wygaduje straszne głupoty, co? Nie, no dobra, nie plotkujmy o innych. Ale powiedzmy sobie szczerze, głupoty wygaduje. No. Powiedzmy sobie. No dobra. Chciałem pana zapytać, jak to jest, żeby pan powiedział, jak bardzo to jest niesprawiedliwe albo sprawiedliwe? I czy to jest w ogóle przyzwoite, że Robert Lewandowski ma zegarek za 500 000 zł? I czy to nie jest tak, że ten świat skonstruowano źle, że on takie coś może mieć? Czy też skonstruowano go bardzo dobrze, że on coś takiego może mieć? No skonstruowano go bardzo dobrze. On się tak trochę sam skonstruował. No bo dlaczego Robert Lewandowski ma taki dobry zegarek, drogi zegarek? Dlatego, że dobrze gra w piłkę. Nie musiał tak ciężko trenować i wtedy nie miałby takiego zegarka. Większość piłkarzy, tych topowych, to są ludzie z biednych rodzin. Więc futbol, który jest moim zdaniem najbardziej demokratycznym sportem, stwarza im niebywałą szansę zrobienia kariery. Pele, Messi, Ronaldo, Maradona. Tak? To są wszystko chłopcy z biednych rodzin. Więc gdyby nie futbol, to nie weszliby na szczyty. Więc powinniśmy chwalić ten futbol. Ale aż tyle? Bo on aż jest takie zarobki? Ale zaraz. Teraz dojdźmy do tego, skąd one się biorą. Tak? Tak. No przecież to nie ma jakiegoś makroekonomisty, jakiegoś profesora, który mówi, piłkarz tyle, a nauczyciel tyle. Skąd się biorą pieniądze Lewandowskiego? No tam w klubie mu płacą, a tak naprawdę chodzi o reklamy. Dlaczego płacą mu tyle za udział w reklamach?
No bo kibicują mu miliony ludzi. W piłkę gra w reklamy. Tak jest. Mhm. Tak jest. Kibicują mu miliony ludzi na całym świecie. I to oni głosują. To jest najbardziej demokratyczny system. Mhm. Nie muszą uzgadniać nic z nikim. Chcą kupić sobie Huawei'a, który reklamuje pan Robert, kupując sobie Huawei'a reklamowanego przez pana Roberta. I tak samo jest z innymi chipsami, czy z czymkolwiek jeszcze innym, które reklamują inni piłkarze. No i trudno się im dziwić, że oni to reklamują. Bo oni pamiętają, z jakich rodzin oni wyszli. Tak? Mhm. Oni są głodni sukcesu sportowego na pewno, ale głodni są też pieniędzy. No bo czy ktoś z dzieci tych najwybitniejszych piłkarzy albo z wnuków, tak, będzie miał taki sam talent, taką samą szansę i wykorzystania? Nie. Więc oni muszą myśleć o rodzinie dzisiejszej i myśleć o rodzinie przyszłej. To jest jasne. No ale pojawiają się wtedy osoby, powiedzmy, bardziej z lewicowych środowisk, które twierdzą, że no, ta dysproporcja zarobkowa na świecie jest już chora, patologiczna i że oczywiście oni pewnie w jakiś sposób rozumieją, że taki Lewandowski powinien dobrze zarabiać, bo jest bardzo znany. Natomiast pytanie się pojawia, czy powinien zarabiać milion razy więcej niż zawsze przytaczana w takim momencie pielęgniarka na oddziale onkologicznym. Niektórzy mają taką tendencję do wywyższania się nad innych i nawet nad rynek, bo zarobki piłkarzy są zdecydowanie większe niż zarobki, nie wiem, siatkarzy, mhm, na przykład. Albo, nie, albo piłkarek, to w ogóle jest temat, że wtedy płonie wszystko. Albo hokeistów, tak, albo kogokolwiek innego. Dlaczego tak jest? Powiedziałem, że piłka jest najbardziej demokratycznym sportem z dwóch powodów. Pierwszy to jest właśnie taki, że on nie wymaga szczególnych nakładów. No bo jak jakiś chłopak zaczyna kopać piłkę, to rodzice nie muszą na niego wydawać tyle pieniędzy, ile muszą wydawać pieniędzy rodzice na to, żeby nauczyć gry w tenisa syna czy córkę, tak? Mhm. To po pierwsze. Po drugie, w piłkę nożną grają wysocy i niscy. No Maradona to niski. O właśnie. Nawet taki krubawy dosyć. W związku z powyższym tak, warunki fizyczne nie są ograniczeniem dla piłkarza. Może być świetny piłkarz mający kiepskie warunki fizyczne. No, nawet ciekawostka taka. Miller, którego rekord próbuje wyrównać Lewandowski, to jest był niski. No, 1,74 m. No to, no to w porównaniu z tymi gladiatorami, tak? No to oczywiście. W siatkówkę czy w koszykówkę. Nie do wyobrażenia. Tak? Tam trzeba mieć warunki. W związku z tym pierwsza selekcja to są warunki naturalne. W piłce nożnej jest to o wiele bardziej demokratyczne. Mało tego. No jak się ma 1,65 m, tak? To można z woleja trafić pod pokrzywkę, tak? Ale już wsadu do kosza się nie zrobi. A no właśnie. A no właśnie. I dlatego w piłce nożnej jest tylu kibiców, jest takie zainteresowanie i dlatego ci ludzie, te miliony ludzi po złotóweczce, po grosiku swoim składają się na te niebywałe zarobki tych piłkarzy, którzy dają im tę niesamowitą przyjemność. Ludziom, którzy mogą poczuć się tak jak oni. No bo... No gdzie tak, jak oni? No. Nie, spokojnie. Ja się nigdy nie czułem jak oni. Zaraz. Ale są tacy, którzy mogą, bo oni wiedzą, że wsadu do kosza nie zrobią. Ale wiedzą też, że rąbnąć tak, jak Lewandowski, czasami się udaje. I co więcej, jestem święcie przekonany, że no może nie większość, ale bardzo dużo chłopaków grających w piłkę kiedyś strzeliło jakąś taką brameczkę na jakimś orliku, jaką strzelił Lewandowski. Czyli mówiąc krótko, na zarobki jednego piłkarza zrzuca się 150 milionów ludzi, którzy mu kibicują i dlatego zarabia dużo. Dokładnie. I teraz wyobraźmy sobie... Panią pielęgniarkę, mimo że jej bardzo potrzebujemy, zrzucamy się w podatkach. Wyobraźmy sobie teraz kogoś, kto mówi nie Lewandowski. Nie możesz tyle zarabiać. I to jest zazwyczaj ktoś, kto
Niewiele umie. No, najczęściej nic. Ostre słowa o lewicowych aktywistkach, ale to pana słowa, a nie moje. Odbierzmy sobie pierwszy telefon. Proszę. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Słychać mnie dobrze? Tak, słychać bardzo dobrze. Dzień dobry panie Krzysztofie, dzień dobry panie Nie panie, ja ze mną na ty, przynajmniej ze mną na ty, bo takie jest tutaj hasło. To jak takie jest hasło, to tu wyjątkowo ze mną też. Nie mogę jednak pominąć tego tytułu profesorskiego, nie mogę się powstrzymać. Panie profesorze, czytam pana od wielu lat, słuchałem, kiedy tylko była okazja, za, nawet przeciw. Bardzo ubolewam, że teraz nie mam okazji pana tam słuchać. Zadam kilka pytań, gdybym mógł, to bym zadał ich mnóstwo, ale naprawdę ograniczę się tylko do trzech szybkich pytań. Rozmawiali panowie przed chwilą o tych zarobkach. Czy gdyby Ronaldo i Messi znali profesora Gwiazdowskiego, to czy uniknęliby oni tych wielomilionowych kar za tak zwane oszustwa podatkowe? Nie wiem, jaka jest pana stawka za doradztwo. Czy ale też gniliby w pierdlu do dzisiaj. Ale no podejrzewam, że Gwiazdy Sportu stać na opłacanie tych najlepszych doradców, a mimo to co chwilę zaliczają jakieś tam wpadki finansowe. To wszystko zależy od tego, jak bardzo mocno jedzie się pod bandzie. Bo ja uważam, że tak jak sędzia Hunt, jeden z najsłynniejszych, pięciu najsłynniejszych sędziów amerykańskich, mimo że nie sądził w Sądzie Najwyższym, kiedyś powiedział, że ciągle sądy powtarzają, że nie ma nic złego ani nielegalnego w tym, że ludzie płacą mniej, jeżeli mogą płacić mniej. To jest ta słynna optymalizacja podatkowa. Można ją robić w sposób bardziej ostrożny, a można jechać po bandzie. Jak się jedzie po bandzie, się więcej zarabia, ale bardziej się ryzykuje. Bardziej się ryzykuje, że jednak Urząd Skarbowy będzie miał się do czego przyczepić. Więc najlepsze optymalizacje są takie, żeby Urząd Skarbowy jak najmniej miał powodów do przyczepienia się, albo inaczej, możliwości do przyczepienia się. Okej, to wiem. Dobrze, to zadam jeszcze tylko dwa pytania i się rozłączam, żeby nie blokować linii. Dlaczego artykuły ekonomiczne, wpisy, które dotyczą naszej przyszłości, mówię tu na przykład o pana wpisach, ale też również pana kolegi Adama Sadowskiego z Centrum Adama Smitha, mają mniejszą klikalność, mniejszą ilość wyświetleń niż biusty i pośladki instagramerek? Nie mam żadnego pojęcia. Widocznie bardziej się podobają inne wpisy niż nasze artykuły. No tak jak mówiliśmy przed chwilą o zarobkach Lewandowskiego. Lewandowski zarabia tyle. Instagram jest demokratyczny. Tyle właśnie, bo ludzie chcą oglądać Lewandowskiego. Nasze wpisy, my z Sadowskim zarabiamy mniej, no bo ludzie się nie interesują specjalnie naszymi wpisami do zakresu ekonomii, wolą oglądać Instagrama. Ale wie pan, jak się teraz robi? Teraz się wrzuca na przykład jakąś swoją złotą myśl i na przykład dodaje pośladki damskie i się podpisuje na dole pośladki dla atencji niezwiązane z tekstem. A to Czarek Kaźmierczak z ZPP tak właśnie robił. Na Facebooka do swoich wpisów wrzucał zdjęcia różnych dziewczyn takie. Nawet bardzo ładne akty, no to mu zarzucili, że szerzy pornografię. Mm. I chyba przestał. I przestał. No i na każdego znajdą kija. Pan zna w ogóle tą sprawę podatkową Messiego, Ronaldo i innych? Bo mi się wydaje, no, że... No tylko i wyłącznie z tego, co pisała sam praca. Mechanizm, bo ja mam wrażenie, że gdyby pan się temu przyjrzał, to by pan powiedział, że oni wcale nie szli po bandzie. Bo jaka była tam struktura, że oni odprowadzali podatki od gry w piłkę, powiedzmy w Hiszpanii, tak? Które są tam bardzo wysokie, chyba przekraczają 40%. A były niskie, proszę pamiętać. Skąd się wzięły problemy Hiszpanów, tak? Otóż w pewnym momencie Hiszpania wprowadziła bardzo korzystne przepisy podatkowe dla piłkarzy. I stąd napłynęli do Hiszpanii najlepsi gracze z całej Europy. I to stąd w pewnym momencie Real i Barcelona na zmianę zdobywały tytuły i byli w zasadzie niepokonani. Właśnie z tego powodu. Mhm. Ale jak wygrały siły postępu i demokracji w Hiszpanii, no to podatki podwyższyli. I zaczęli kombinować. Mhm. No i właśnie, ale to nie jest tylko sposób polski, hiszpański. W Polsce go zastosowano. Nie, oczywiście, że tak. No powstała struktura, która mnie tak do końca nie dziwi. Dlatego chciałem pana zapytać o opinię. Jest
powiedzmy, piłkarz X, możemy go nazwać Ronaldo, Messi, tak dowolnie, czy Xabi Alonso, zarabia za wykonywaną pracę w Hiszpanii i od tej pracy odprowadza podatek, ale jednocześnie jego wizerunkiem handluje firma na przykład z Panamy, bo jego uznaje, że jego wizerunek jest wartością globalną, nie ogranicza się do Hiszpanii, znają go na całym świecie. No i w sumie tak jest. Dlaczego to Hiszpania ma być beneficjentem wizerunku zawodnika, który nawet nie jest Hiszpanem i który jest światową gwiazdą? Czy to jest konstrukcja ewidentnie skandalicznie zła i którą trzeba ukarać? Czy też to jest troszeczkę zamach fiskusa hiszpańskiego? Co by tu jeszcze dziabnąć, bo on i tak się nie obroni PR-owo za dobrze. Jak go przyciśniemy z lewej, prawej, tam wszystko zapłaci. Kwestia szczegółów, bo w podatkach diabeł tkwi w szczegółach właśnie. Ja szczegółów nie znam. Czasami jest tak, że istotna jest kolejność transakcji na przykład. Kiedy powstała spółka ta w Panamie, do której zostały przetransferowane prawa, na jakich warunkach zostały przetransferowane. Moralne aspekty takiej konstrukcji. Ja twierdzę za sędzią Huntem, tym amerykańskim, że nic nie zmusza ludzi, nie może zmusić ludzi do płacenia więcej, niż mogą zapłacić. No i oczywiście jest jeszcze drugi element, granice opodatkowania. No można sobie wyobrazić system, w którym nie będzie można unikać opodatkowania. Nie będzie dziur. Ale ja sobie nie wyobrażam takiego systemu, teraz powiem dlaczego. I wtedy, aby nie było żadnych dziur, no to nie możemy z nich korzystać. Musimy płacić tyle, co każą nam płacić. Trudno sobie wyobrazić czarny rynek. No bo oczywiście, nie wiem, hydraulik to naprawi nam zlew, nie wystawiając żadnej faktury, bez VAT, tak? A Ronaldo czy Messi nie za bardzo będą mogli wziąć od sponsora jakieś pieniądze pod stołem, tak? No połowę będą mogli wziąć. Więc nie, no, ale tamten nie będzie miał za bardzo jak zaksięgować, jak nie będzie rajów podatkowych. No, póki są raje podatkowe, no to one są dlatego rajami, że tam nie widać, co się księguje. Raj podatkowy jest rajem nie dlatego, że tam podatki są niskie. Raj podatkowy jest rajem głównie dlatego, że tam księgowania nie ma. Więc tam można robić dużo. Ale diabeł tkwi w szczegółach. Ja nie wiem, jak było ze szczegółami. Natomiast zasada taka, że zarabiam w jednym miejscu z jednego tytułu, a z innego, czyli sprzedaży swojego wizerunku, zarabiam gdzie indziej na świecie, gdzie są podatki niższe, jest jak najbardziej legalna, moralna. Ja bym się nie czekał. Jeszcze chyba ten widz jest z nami, tak? Halo? Tak, tak, tak. Ostatnie pytanie i będę trzymać linii. Dlaczego dolar, euro i funt są tak cholernie drogie teraz? Czy to jest dobry moment na inwestycje, czy jednak nie? Zostawiam panu... Inwestycje? Przepraszam, muszę dopytać. Inwestycje w co? W waluty? W walutę, tak. Czy proszę pana, to niech pan nie używa określenia inwestycja. W spekulacje. Na spekulacje zawsze jest dobry czas, albo zawsze jest zły czas, w zależności od tego, co kto lubi. Tak? Jak ma pan skłonność do ryzyka, to hulaj dusza, diabła nie ma. Okay. Dziękuję bardzo. Dziękujemy Pozdrawiam, bardzo. Życzę miłego wieczoru, do usłyszenia. Dziękujemy. A skoro tak zaczęliśmy o tych pieniądzach w piłce, to zapytam pana, czy pana nie dziwi, że w sumie te największe kluby świata to są takie małe firemki, no bo one mają obrót, powiedzmy, miliard euro, prawda? Wszystkie te ich przychody, takich największych klubów świata, to jest ileś większych firm na świecie, umówmy się, ileś set albo ileś tysięcy, albo w ogóle, no ogromna liczba firm, które obracają większymi sumami w ciągu roku. No jednak to kluby piłkarskie rozdają karty i są obiektami pożądania tego wielkiego biznesu. No właśnie dlatego. Z bardzo prostego powodu. Proszę sobie wyobrazić, nie wiem, ma pan smartfona jakiejś firmy. No i on się panu psuje. Pan go wyrzuca i kupuje smartfon innej firmy, tak? No a wyobraża pan sobie, żeby kibic Realu zaczął kibicować Barcelonie, dlatego że Real przegrał parę meczów pod rząd i coś tam jest nie tak? Więc marka
To prawie tak, jakby wyborca PiS-u zaczął głosować na PO, albo odwrotnie. To się nie zdarza przecież. No właśnie. Tu jest w futbolu istotna jest marka. I to właśnie w futbolu, bo mówiliśmy o innych dyscyplinach sportu. Nie ma tak w siatkówce, w koszykówce. Częściej kibicuje się reprezentacjom swoim niż poszczególnym klubom jakimś, tak? Które się nazywają natomiast, tam Bermudy, żółte majtki, coś poza tam. Poza tym, no trudno sobie, znaczy inaczej, trudno sobie wyobrazić. Rzadko jest tak, żeby kibice siatkówki z Brazylii kibicowali jakiejś drużynie z Włoch siatkarskiej, tak? Mhm. Tymczasem na całym świecie jest właśnie tak, że jest mnóstwo kibiców zagranicznych jakichś klubów. I to jest po prostu miłość, czysta miłość. Dlatego marka ma zupełnie inne znaczenie i dlatego właśnie na tej marce jadą te kluby. Mhm. I one ciągle są, możemy porównać giełdę londyńską i Premier League. No i się okaże, że w Premier League tam większość klubów to te same co 100 lat temu, tak? Mhm. A na giełdzie? Nie. Niekoniecznie. No tak, jeszcze do tego wrócimy. Odbierzmy telefon. Halo? Halo? Cześć. Dobry wieczór, Marcin. Cześć, Pernia. Ja mam pytanie do pana profesora dotyczące naszego polskiego podwórka i sytuacji tutaj związanej z naszymi klubami. No mówi się, że jeśli chodzi o opinię publiczną, że tak, to co powiedzieliśmy na dzisiaj, to co tutaj panowie powiedzieliście, że zarobki piłkarzy no, są duże. Nawet na nasze polskie warunki, na ekstraklasę, tak? No tylko, że jeżeli przychodzi do starcia z europejskimi drużynami, no to zawsze wiemy, jak to się kończy, a kończy się bardzo słabo i bardzo szybko. No i pytanie... co musiałoby się stać z takiego tego punktu widzenia biznesowego, ekonomicznego, żeby było lepiej? Jeśli chodzi o nasze drużyny, no dzisiaj mamy czwartek, piękny przykład, jeśli chodzi o Slavię Praga. Tutaj akurat się pojawił inwestor chiński. Czy tylko inwestor z kapitałem, niezależnie czy jest to chiński kapitał, czy jakiś inny z innego kraju, czy tutaj może pomóc, czy są jakieś inne ewentualnie sposoby, żeby no, było lepiej? Dziękuję, pozdrawiam. No, zanim przyszedł do Slawii inwestor chiński, to Slawia też miała całkiem przyzwoitego, rodzimego inwestora. Inwestor chiński przyszedł dlatego, że z tym inwestorem zaczął robić interesy biznesowe. Więc z tego, co ja wiem, to wejście do Slawii było jednym z elementów takiej większej układanki biznesowej. Skoro polskie kluby płacą tym piłkarzom w gotówce, tak? Znaczy w gotówce, to już nikt nie płaci w gotówce, przelewem, to znaczy, że mają. No a jak mają, to znaczy, że mogą płacić. Oj, tu się zagłębiamy w niebezpieczne rejony. Zaraz. Że mają mieć. No to wszyscy tak robią przecież. Mhm. Czyli się zadłużają, tak? Tak. No, żeby zrobić przelew, trzeba mieć. I to można mieć albo z przychodów, które się wygenerowało, albo z długu, który trzeba będzie obsługiwać. No ale jak wierzyciel daje pieniądze, to znaczy, że wierzy. Tak? Wie, sam nazwa wskazuje. Wierzy, że mu no tak. Zapłacą albo kiedyś. Albo Luga z częstego razu na, ciel, czyli że ciele. To robi to na własne ryzyko. Oczywiście w polskim futbolu problemem jest zaangażowanie spółek Skarbu Państwa. No właśnie o to chciałem zapytać, bo pan mówi, że te kluby mają pieniądze. No kluby bardzo często w ogóle nie mają pieniędzy, tylko potem idą do miasta i mówią, słuchajcie, jak nam nie dacie, no to przecież to wszystko padnie i będziecie mieli pod budynkiem tu 5000 kiboli, którzy będą żądali waszej dymisji. No więc może dajcie te 5 milionów złotych, bo przecież tyle to wy wydajecie na remonty dróg w jednej dzielnicy tam w ciągu wiosny. A będziecie mieli święty spokój, a jak my zrobimy sukces, no to w ogóle wam pójdą słupki w górę. Więc czy to nie jest trochę jednak patologia, że w takim stopniu polska piłka jest przyssana do tego publicznego czy samorządowego cycka i go się, zamiast trochę wypracować sama, bo na Zachodzie aż tak to nie wygląda. Bo polski system polityczny jest patologiczny, dlatego jak przychodzą kibice i mówią dajcie,
to dają, tak? Bo trochę jak z górnikami. Trochę jak z górnikami, bo są silni, ale, mocni, ale rozmawialiśmy przed anteną. To na pewno było przed anteną, tak? O Lubańskim. Mhm. Przecież było dokładnie tak samo. Delegacja ze Śląska przyjechała do Komitetu Centralnego i powiedziała Władek do wojska. Do Legii? Tak. No i Władek nie poszedł do wojska. Więc mamy długą dosyć tradycję, mhm. Tak? Ale co z tym zrobić? Bo, no bo jednak możemy doprowadzić do sytuacji, w której piłka nożna stanie się takim konkursem miast, tak naprawdę. Miast, był kiedyś taki program. I w tym konkursie niestety, dla nich niestety, są też ludzie prywatni, którzy próbują z tymi miastami walczyć. Podam przykład z niższej ligi. Jest takie miasteczko, które się nazywa Stężyca. I tam jest burmistrz, który objął swoją opieką klub Radunia. I uznał, że zrobi w tej Stężycy potęgę piłkarską. No i ściąga piłkarzy, którym płaci po 15, 20, 10, no nie wiem, już nie chcę strzelać konkretnymi sumami. Płaci jak na tą ligę, w której grają, ogromne pieniądze i wszystkich leją. Zatrudniali tych piłkarzy jako nauczycieli WF-u w szkole albo jako tam doradcę do spraw BHP i tak dalej. A oni sobie potem, oczywiście proszę mnie nie pozywać do sądu, bo ja nie podawałem. Być może nikt nie był doradcą BHP na papierze. Mówię o mechanizmie, jaki w Stężycy zastosowano. No w każdym razie doprowadzono do tego, że jest jakiś podmiot w lidze, który z publicznych pieniędzy zabiera piłkarzy z okolicy i leje kluby, które są zarządzane przez prywatnych pasjonatów, którzy wykładają swoje pieniądze, które najpierw muszą zarobić w swoich fabrykach, firmach, gdziekolwiek. No i dochodzimy do takiego modelu, który nie jest do końca zdrowy. I trochę możemy go potem sobie, możemy sobie wyobrazić, że ten model jest przenoszony wyżej, wyżej i wyżej. No wyobraźmy sobie, że cała Polska sponsoruje jedną drużynę piłkarską, żeby ona w lidze mistrzów... kierowcę. Okej, okay. Dobra, to sobie łatwo dość wyobrazić. A co z piłką nożną? No to oczywiście w momencie, gdy władza publiczna, centralna albo samorządowa, ma za dużo pieniędzy, to robi sobie z nimi różne rzeczy. Przy czym być może jest tak, że wyborcy ze Stężycy bardzo chcą mieć sukces piłkarski z tych powodów, o których mówiliśmy. Dlaczego w piłce nożnej tyle się płaci? Bo ona jest bardzo demokratyczna, bo to wszyscy oglądają, wszyscy to lubią i tak dalej, i tak dalej. Niż jakąś drogę nową albo starą, wyremontowaną. Być może. Jeżeli się wyborcy na to zgadzają, no to coś. No ale to zaraz do rywalizacji. Może dołączyć pan Trzaskowski na przykład i powiedzieć, dobra, to jedziemy tam, Legia, w Lidze Mistrzów. 200 baniek ode mnie co roku. Z tego, co pamiętam, to była pewna awantura za poprzedni prezydent z uwagi na dofinansowanie stadionu Legii. No tak, to... Ale akurat stadiony to jest taka już tradycja w Polsce, że chyba tylko w Niecieczy stoi zbudowany stadion za prywatne pieniądze. W Łodzi, tak? Są dwa. Dwa. No bo uznali, że nie chcą się grać na jednym. No właśnie, tak w Mediolanie mogą być jeden, tak, nie, ale jak pisał Osomanski, Polska pawiem narodów? Tak. No to od zawsze byliśmy, dlaczego mamy dzisiaj nie być? Odbieramy telefon. Halo? No dobry wieczór, panowie. Nie panowie. Hate Park, przejdźmy na ty. No to dobry wieczór. To Karol z tej strony. Cześć Karol. Cześć. Robert. No, mam pytanie do was obu, ale najpierw do gościa. No wiemy, że pan, że byłeś na scenie politycznej, no, zdaniem wielu za krótko. I jak kogo z obecnej sceny widziałbyś jako partię godną do głosowania. Powiedzmy, że nie, chyba głównie chodzi o kwestie gospodarcze, bo światopoglądowo to tak dość mamy zero-jedynkowo podzieloną scenę. A do Krzysztofa takie pytanie, też trochę nawiązane do polityki. Czy w swoich odcinkach, gdzie śmiejesz się z aktywistek głównie, jest więcej zabawy, czy więcej takiego poczucia misji, że jednak musi zwrócić uwagę na to, że to jest jakiś absurd?
Wiesz co, skłamałbym, jakbyś powiedział, że myślę o swoich programach jako o misji edukacyjnej. Raczej myślę o tym, że trzeba coś nagrać co tydzień i co tu nagrać, ale zazwyczaj wtedy pojawia się jakaś pani aktywistka, która wyskakuje z jakąś durnotą i mówię, o jest, już nie muszę dalej szukać i muszę kombinować, więc nie misja, ale lenistwo, ale lenistwo. No. Oczywiście, przecież cały postęp ludzkości wziął się z lenistwa. Pierwsze narzędzia różne wymyślono z lenistwa, tak? Żeby tego mamuta na plerach nie nosić, to wymyślono koło, tak? To tak jest. Mhm. Ludzie są leniwi. Było pytanie o politykę. No starałem się uniknąć. No niestety. Ja też mam będę miał. Tak, nie, te 3 miesiące to nie było krótko. To było 3 miesiące za długo, patrząc z perspektywy. Więc... No, wielu uważa, że byłeś jedną z takich fajnych opcji dla tych, którzy jakby nie chcą państwa opiekuńczego, ale nie są w stronę jakby Konfederacji, która no wiadomo jest raczej skrajna w pewnych poglądach, jest raczej taka prostolinijna i nie ma tam za bardzo pola do dyskusji. No, bardzo dziękuję, bardzo mi miło. W Warszawie przy zero kampanii jakiejkolwiek zagłosowało na mnie 1,66% wyborców. To jak sobie policzyłem, ile na uzyskanie takiego procenta pieniędzy z budżetu państwa poszło na wyborców innych partii, to rzeczywiście to wynik był rewelacyjny. Tylko, że był za mały. 1% to nigdy nie jest rewelacyjny wynik. 1,66. Jakichkolwiek byśmy nie miar sobie nie dostawili, 1,66 to nie jest rewelacyjny. Był za mały. Zdecydowanie za mały. Dlatego pomyślałem sobie, że to bez sensu. No, spróbowałem, nie udało się. Dziękuję, no co? No dobra, a kto z obecnej sceny jest twoim zdaniem najbardziej godny? Wróciłem do zasady, splendid isolation. Ja przez 30 lat, no przesadziłem, bo na początku głosowałem, ale przez wiele lat głosiłem, nie głosuję, nie chodzę, nie bawię się w to. Między innymi dzięki temu uważam, że mogę zachować większą dozę optymizmu. No bo jak ktoś na kogoś głosuje i potem ten ktoś robi głupoty, to jak ja na niego głosowałem, to mam taką skłonność do wybielania go. Przecież no co, taką głupotę wolną? Z kolei, jak wygrali moi przeciwnicy, to ja u nich widzę samo zło. No bo przecież, ci, na których nie głosowałem, nie mogą robić nic dobrego. Więc niegłosowanie poprawia... Samopoczucie generalnie. Ale nie biorąc, poprawia państwa. Ale ten właśnie obiektywizm u kogoś, kto jest krytykiem tego systemu, tak? To, a może inaczej. Okay, czyli to nie jest tak, że pan namawia ludzi, żeby nie głosowali, tylko pan, biorąc pod uwagę, czym się na co dzień zajmuje, woli zachować podobny umysł. Ja wolę nie głosować. Natomiast nie uważam, że inni mają też nie głosować. Mówię, tak, głosujcie. No dobra, to chyba wszystko chciałem wiedzieć. Dzięki, nie blokuję linii. Dzięki. Na razie. A propos tej polityki, to muszę przeczytać ten cytat. Gdzie pan się wybitnie, wydaje mi się, pomylił. No bo mam wrażenie, że to jest cytat dopasowany trochę do pańskiego jednak niepowodzenia politycznego. No bo 1,60 coś tam. 6,66. Powiedział pan coś takiego. Gdyby dziś miała powstać partia, nie miałaby siły przebicia, bo w epoce demokracji medialnej, w której ważne są pieniądze, liczą się tylko te partie, które są już w Sejmie i mają finansowanie budżetu. Gdybyśmy z paroma kolegami chcieli założyć partię, nie mielibyśmy jej z czego promować, bo nie moglibyśmy brać pieniędzy z własnej kieszeni. Politycy z premedytacją tworzył system, który dopuszcza tych, co już są w grze. Mhm. Mam jednak wrażenie, że czy najpierw Kukiz, czy teraz Hołownia, trochę zadali kłam temu twierdzeniu. Tak, bo są takie momenty, ja nie pamiętam z którego roku to jest cytat, ale na pewno przed 2010. No o widzi pan. Wtedy ten system tak wyglądał, ale w pewnym momencie otwiera się tak zwane okienko transferowe. Mhm. Czyli, że zostaje stworzona okazja, bo ludzie mają już dość tego, co jest, i wtedy można spróbować włożyć nogę między drzwi.
Paweł zrobił to w 2015, tak? Ja próbowałem w 2019, mi się nie udało. Teraz próbuję Hołownia. Może mu się uda. Zobaczymy. Są takie chwile, gdzie rzeczywiście pojawia się możliwość. Timing is everything. Mhm. Ale to trochę smutne, że akurat tą nogę między drzwi może włożyć piosenkarz albo prezenter telewizyjny, ale już człowiek z dużym dorobkiem naukowym niekoniecznie. Po pierwsze, kwestia rozpoznawalności. To jest istotne. Po drugie, początek tego cytatu, nie, chyba środek, tak, mówi o mediach. Mhm. Ja byłem święcie przekonany, jak jesteśmy przy polityce, że jak wejdę na beczkę i powiem, no dobra, spróbujmy coś zrobić, tak, to już zaczęli się mordować nawzajem, bo to było po zabójstwie Adamowicza. Uspokójmy to jakoś, tak. To wydawało mi się, że dziesiątki dziennikarzy, którzy przeprowadzili ze mną setki wywiadów w ciągu 20 lat, tak z ciekawości, zaproszą, pogadają, tak. Ale o co chodzi? Nawet żeby zaatakować, tak? Już nie mówię, żeby się dowiedzieć, żeby nawet próbować zaatakować, żeby dać szansę, żebym mógł się bronić. Cisza. Cisza. No to jak? To jak? Czyli mainstream pana nie dopuścił. Nie wiem. Widocznie nie zbudziłem odpowiednio dużo emocji. Trzeba coś zaśpiewać jednak. Albo powiedzieć coś kontrowersyjnego, albo napisać. Rzeczy kontrowersyjne się przybijają. Palikot dał radę. Pomachał czymś. Przez kamerą chociaż. No. Odbieramy telefon. Halo? Halo, cześć. Patryk z tej strony. Cześć, nie wiem, witamy. Czy słychać dobrze, czy... Słychać bardzo dobrze. Słucham, super. Także witam Krzysztof, witam pana profesora Roberta. Robert. Dwa pytania takie dość szybkie. Jedno z przekąsem ostatnie. Także pierwszy, chciałbym zapytać, wyciek kawałeczek planu Morawieckiego chyba odnośnie Nowego Ładu. Chciałbym zapytać, co pan profesor uważa na temat na przykład kwoty wolnej od podatku 30 tysięcy złotych w skali roku, natomiast dowalenie klasie tej, bo można powiedzieć już średniej, podatku, trzecim progiem podatkowym, to znaczy 50% na przykład od dochodu 8 tysięcy złotych brutto. Jakie są opinie na ten temat? I drugie pytanie. Trochę pan profesor powiedział na temat swojego wyniku wyborczego. Kiedyś bodajże z Konfederacji pan Mędzen przeprowadził wykład właśnie na temat, nie wiem, czy było to pytanie już zadawane, na temat pana działalności politycznej. Tam wykład był zatytułowany, czy profesor Gwiazdowski dostanie lanie od orków. Chciałbym zapytać, czy dostał pan to lanie. Dziękuję bardzo za możliwość zadania pytania i miłego wieczoru. Dziękujemy. No oczywiście, że dostałem lanie od orków. W związku powyższym podziękowałem. Drugi raz nie będę próbował. Człowiek się uczy. Niestety na błędach, choć powinien na uniwersytetach. Jeśli chodzi o program Morawieckiego, no ja powiem tak, podatek dochodowy, progresywny podatek dochodowy jest złem, totalnym. Bo po pierwsze, on służy najbardziej inwigilacji. Czy w ogóle podatek dochodowy, a w szczególności progresywny, bo dochodowy proporcjonalny mógłby być pobierany u źródła i nikt by nie widział, kto ile w ogóle płaci. Taki podatek od funduszy wynagrodzeń, jak był za Gierka. Lewica powinna to poprzeć. O, lewica powinna poprzeć, bo przecież Gierka popieramy, nie? Ona to poprze, tylko z progiem 65%. Progresja podatkowa powoduje, że tym bardziej wszyscy muszą być inwigilowani. A poza tym... Bardzo ciekawa historia z progresją. Nie ma takiej teorii sprawiedliwości, która uzasadnia progresję. Karol Marx pisał, że jak demokraci chcą podatków proporcjonalnych, to rewolucjoniści powinni domagać się progresywnych. Jak demokraci się zgadzają na progresywne, to rewolucjoniści powinni chcieć większej progresji. Dlaczego?
bo progresja osłabia kapitalizm. No więc jeżeli chcemy obalić kapitalizm, to progresja się do tego być może nadaje. John Rawls, twórca takiej teorii socjaldemokratycznej, teorii sprawiedliwości, napisał nam 700 stron o tej teorii sprawiedliwości i w pewnym momencie, już tam pod koniec, niektórzy nie doczytali, zostało takie pytanie, to jakie podatki są zgodne z tą moją teorią, co tu ja wcześniej opisałem? Nie mógł na początku napisać, bo ten świat byłby lepszy. A tak, no to wtedy ci postępowcy pewnie nie przeczytali dalej. Bo mój, no, lepsze są podatki, proporcjonalne podatki od konsumpcji niż progresywne podatki od dochodu, tak? U nas Kościół katolicki. Jest katolicka nauka społeczna. I w tej katolickiej nauce społecznej jest taka teoria, która mówi o tym, że progresja podatkowa jest sprawiedliwa społecznie. Ale progresja nie może dotyczyć, nie może zniechęcać do pracy. Nie może zniechęcać do oszczędzania. Nie może szkodzić przedsiębiorczości. Nie może szkodzić rodzinie. To są wszystko miękkie zastrzeżenia. Można dyskutować, czy ona szkodzi oszczędzaniu, czy nie szkodzi, no, szkodzi i tak dalej. Się, skoro się zabierają. No dobra. Ale ksiądz Majka pisze w tej swojej teorii, że progresja nie może dotyczyć opodatkowania pracy. A progresją objęte jest tylko i wyłącznie opodatkowanie pracy. W związku z tym nawet z punktu widzenia katolickiej nauki społecznej ta progresja się do niczego nie nadaje. Kwota, jak już mamy podatek dochodowy, to oczywiście kwota wolna nie może być taka, jaka jest. Czyli te 30 tysięcy byłoby ok. Natomiast no, trzeba skądś wziąć pieniądze. Ja wiedziałem, skąd je wziąć. Na przykład z podatku przychodowego od firm. Bo dzisiaj jest tak, że firmy, spółki duże płacą podatek dochodowy, który stanowi 0,6-0,8% ich przychodów. Przy czym to połowa firm w ogóle płaci ten podatek, bo druga połowa jedzie na stracie. Więc zaproponowaliśmy podatek przychodowy 1,5% od wszystkich i wtedy było na pokrycie kwoty wolnej. No ale nie można tego podatku wprowadzić. Doradcy podatkowi głównie się temu sprzeciwiają. Ja się nie dziwię, sam jestem doradcą podatkowym, tylko ja umiem jeszcze parę innych rzeczy, a nie zajmować się tylko cenami transferowymi. Więc dla mnie można zlikwidować progresję podatkową i w ogóle podatek dochodowy. Musimy w takim razie, jak nie możemy wziąć od tych firm, wziąć od ludzi. No od kogo weźmiemy? No od tych średniaków, bo nie weźmiemy od bogatych. Bo bogaci nie płacą w Polsce podatków. No bo jakby płacili, to by nie byli bogaci, nie? Coś by im jeszcze zostało. Nie za bardzo. Solorzowi by nie zostało. Spójrzmy historycznie. Jak wprowadzono w Polsce podatek dochodowy w 1992 roku, były stawki 20, 30 i 40. Stawka 40%, którą potem podwyższano do 45%, były nawet takie lata, były objęte dochody, które stanowiły równowartość, jak dobrze pamiętam, 10-12 tysięcy marek niemieckich. Czyli nadwyżka ponad te 10 tysięcy marek była procentowana 40%, opodatkowana 40%, a czasami 45%. A w Niemczech 8 tysięcy marek było zwolnione z podatku w ogóle. Kwota wolna. No to jak ta Polska miała zacząć konkurować z tymi Niemcami? No nie dało się. Jakby wszyscy ci polscy przedsiębiorcy płacili grzecznie państwu te 40% od nadwyżki powyżej 10 tysięcy marek, no to by żaden z nich nie zbudował takiego biznesu, jaki budował. No nie ma cudów. Ale jakoś zbudowali. No, zbudowali dzięki temu właśnie, że unikali płacenia podatków w Polsce. I dzisiaj z tych najbogatszych nikt już nie płaci podatku w Polsce dochodowego, więc ich progresja nie doścignie. No a jak tych najbogatszych progresja nie doścignie, to kogo? No to trzeba przywalić w klasę średnią. We mnie.
We mnie. Skandal. Odbierzmy telefon. Halo? Dobry wieczór, panowie. Dobry wieczór. Dzień dobry, panie mecenasie. Cześć, Krzysiu. Cześć, cześć. Ja, panie mecenasie, mam do pana takie pytanie. Dwa pytanka. Pierwsze pytanie odnośnie programu 500+. Jakie są pana, według pana, trzy plusy, trzy minusy tego programu? Jakie skutki tego programu mogą być za, nie wiem, 5, 10, 15 lat? Według pana? A drugie pytanie do pana mam. Jest pan prawnikiem, to jakby pan na przykład takie coś widział odnośnie pijanych kierowców na drogach, czy oni nie powinni mieć, nie powinny być zmienione prawo, żeby na przykład powinny być za, nie wiem, zabójstwo, jeżeli spowodują wypadek śmiertelny pod wpływem alkoholu, na przykład karani, nie wiem, 25-letnim wyrokiem, na przykład jakimś tam w okolicach tego. A teraz to są na przykład 12 lat, jak jest maksymalny wyrok. No to jest trochę śmieszne, prawda? No. To tyle i dziękuję bardzo. Dobranoc. No dobra, to 500+. Ja wolałbym, żebyśmy zlikwidowali opodatkowanie pracy w takiej wysokości, w jakiej dzisiaj ta praca jest opodatkowana. W ten sposób ludzie by mieli więcej pieniędzy na wychowywanie dzieci. No ale ten mój pomysł zgłoszony od 20 lat jakoś się nie przebił. Ani do polityków, ani do wyborców. Więc wprowadzono 500+. To 500+ miało zadziałać jako pronatalnie. I teraz, jakbym miał porównywać mój system do 500+, to wolę mój system. Wolę obniżenie opodatkowania pracy. Ale jak miałbym w 2016 roku, wtedy, kiedy wprowadzono to 500+, porównać 500+, do tego, co istniało, czyli do kwoty wolnej, tam 3000 zł, no to wolałbym 500+. Bo w ten sposób, dzięki temu 500+, przynajmniej część pieniędzy wraca do tych, którym je zabrano. To nie było rozwiązanie ekonomiczne, tylko polityczne. No bo jakbyśmy tak obniżyli opodatkowanie, to ci ludzie nie mieliby takiego poczucia, że oto dostali jarkowe, tak? Nie, przestali być okradani, a to nie o to chodzi. Oni mają być obdarowani. Oni mają być obdarowani, no właśnie. I przyszedł PiS i ich obdarował. Nawet przecież nazywano to jarkowe, tak? Więc zabieg taki socjotechniczny PiS-owi się udał. Oczywiście PiS jest krytykowany, że to nie zadziałało, ale znowu ci wszyscy wielcy, mądrzy statystycy pokazują, że owszem, najpierw liczba rodzących się dzieci trochę wzrosła, ale potem spadła i w ogóle jest tragedia. No tak, tylko oni zapominają spojrzeć w tablice demograficzne sprzed 27 lat. Bo kobiety w Polsce statystycznie rodzą pierwsze dziecko w wieku lat 27. No więc jeżeli w jednym roczniku jest więcej kobiet, które za 27 lat osiągną ten wiek 27 lat, a w następnym jest ich mniej, to mniej dzieci. To siłą rzeczy jest mniej dzieci, bo jest mniej kobiet, które mają je urodzić. No, ale to dosyć skomplikowane. A to wymagałoby analizy na poziomie szkoły podstawowej. Dla niektórych analityków, makroekonomistów, zwolenników sprawiedliwości społecznej i tak dalej. Więc owszem, nastąpił spadek, tylko prawdopodobnie, gdyby nie 500+, to ten spadek byłby jeszcze większy. A co oznacza taki spadek? No ten spadek oznacza katastrofę demograficzną w przyszłości. Bo te dzieci, które się teraz rodzą, za 20 lat wejdą na rynek pracy i będą musiały płacić składki emerytalne na utrzymanie tych, którzy za 20 lat z tego rynku pracy zejdą. Ci, którzy za 20 lat zaczną z tego rynku pracy schodzić, to są ci, którzy są z pokolenia wyżu demograficznego tego Jaruzelskiego. Tak? Bo na świecie mieliśmy wyż demograficzny po II wojnie światowej w zasadzie wszędzie. A w Polsce mieliśmy dwa razy.
Mieliśmy go jeszcze w latach 80., bo my mieliśmy dwie wojny. Najpierw światowa, a potem polsko-jaruzelska. I w związku z tym, jak zaczną schodzić, tak jak teraz schodzą z rynku pracy pokolenia wyżu demograficznego, no to ci, którzy pracują, nie będą w stanie zapłacić tyle pieniędzy, żeby wypłacić im te emerytury. Muszą się bardziej starać. Więc dzietność jest istotna z punktu widzenia systemu gospodarczego, z punktu widzenia systemu emerytalnego. Dlaczego dzietność jest istotna? No bo przecież tak, Czesi mają lepiej zorganizowaną gospodarkę, Słowacy mają lepiej zorganizowaną gospodarkę, jest jeszcze parę innych krajów, a my ich zaczynamy prześcigać. A. Dlaczego? No bo nas jest 38 milionów. Uzbekistan. Tak. Nas jest 38 milionów i to jest nasz plus, tak? Dosyć istotny. Natomiast 500 plus na pierwsze dziecko, no to to już był odlot polityczny, tak? To przekupstwo polityczne było, tak? Przekupstwo wyborcze. Jakbyśmy chcieli myśleć rzeczywiście w kategoriach pronatalnych, pronarodowych, to dalibyśmy 1000 na trzecie, a nie 500 na pierwsze. No ale kto u nas myśli? Znaczy, no tak. Ci, co myślą w takich kategoriach, to zbierają 1,66%. Jak ktoś ma dwójkę dzieci, to 1000 go nie przekona do trzeciego. To już jest za duży ten. To zależy gdzie. Nie, mówię na swoim przykładzie, już bym nie dał rady. Dobrze, ale akurat tak się dzieje, że w miastach dzietność jest mniejsza niż... No nie, to tak rzuciłem jako taka bezsensowna, żeby coś wtrącić. Czasami muszę jako prowadzący coś wtrącić po prostu. Taka moja rola. Bo przepraszam jeszcze chwilę naszego widza, który czeka na linii. Zaczął pan temat tych emerytur. No pan przez moment był przewodniczącym Rady Nadzorczej ZUS-u. No i pierwsze, co pan zrobił, to pan powiedział, że ten ZUS to zbankrutuje zaraz. I... Nie, przepraszam. Drugie. Nie. Ja nigdy nie mówiłem, że ZUS zbankrutuje. Nigdy. To napisała jedna dziennikarka. No to... Ja do niej, po posiedzeniu komisji sejmowej, na której była rozmowa, ja do niej zadzwoniłem i mówię, proszę, ale pani redaktor, no, to nie ZUS, tylko FUS. I to nie z tego, tylko z tego mówię, a ona to wie, z taką rozbrajającą szczerością, panie doktorze, bo wtedy ja jeszcze byłem przed profesorą, kto by to zrozumiał? Ale, bo taka jest prawda. Chodzi o to, że pan, pierwsze co pan powiedział, to że cały system, na którego czele pan niejako stanął, jest trupem. Mhm. I w zasadzie to jest zakład pogrzebowy, a nie zakład ubezpieczeń społecznych. I pańska rola sprowadza się w sumie no, do tego, żeby sztandar wyprowadzić. I to dość zaskakujące słowa jak na kogoś, biorąc pod uwagę poprzedników i następców, którzy zawsze mówią, że damy radę, poradzimy sobie, będzie lepiej. To był moment dosyć trudny, proszę pamiętać. Mhm. To był moment, w którym trwała reforma systemu emerytalnego i otwarte fundusze emerytalne wyciągały z niego dla siebie. Wtedy to już chyba zmniejszyli z 10% do 7,5%. Tak? Mhm. Czyli miliardy złotych, które ginęły, tak? Bo reforma była absurdalna. Więc trzeba było powiedzieć ludziom prawdę. Jak ja to gadałem jako jak prezydent tak Centrum Adama Smitha... Jak można prawdę mówić? Kto do tego słuchał? Ale dlatego się zgodziłem przyjąć tę posadę. Bo jak ja to samo walnąłem jako przewodniczący Rady Nadzorczej ZUS-u, napisałem list do ubezpieczonych w ZUS. I proszę sobie wyobrazić, że wrzuciłem go tam gdzieś do internetu. Bloga wtedy prowadziłem. On niestety zginął z sieci, dlatego że provider, na którym jak go miałem, czyli AdWeb, grupa AdWeb się wywaliła. Jakaś najpierw była awantura między tam udziałowcami, potem ten jeden umarł. Nie ma go. No ale napisałem ten list. No i w pewnym momencie zacząłem dostawać maile od swoich znajomych. Ty naprawdę to napisałeś? A z tym moim tekstem
Różni akwizytorzy, którzy oferowali różnego rodzaju ubezpieczenia, emerytalne także, przychodzili do nich i mówili: patrzcie, patrzcie, co pisze przewodniczący Rady Nadzorczej ZUS-u. No i liczba ludzi, którzy zdecydowali się na wykupienie polis różnych emerytalnych, od tego czasu zaczęła rosnąć. Mało tego, pani szefowa Biura Rady Nadzorczej, jak kończyła mi się kadencja, zrobiła takie zestawienie, z którego wynikało, a ja to mam półtora roku raptem, tak? Że liczba, no po takich wypowiedziach to się nie dziwię. Liczba publika... Nie, nie, skończyła się kadencja. Ale zaczynała się kolejna. No, no, ale zaraz. To musimy pamiętać, że powołał mnie pan premier Marcinkiewicz na wniosek ministra pracy. W Ministerstwie Pracy wtedy pracowali moi koledzy, to nepotyzm generalnie rzecz biorąc, który musiał tę kandydaturę moją uzgodnić z ministrem finansów. A ministrem finansów była wtedy Zyta Gilowska. Z którą współpracowałem, jak ona była w Platformie, dopóki jej tam Tusk tej Platformy nie wygonił. No i dzwoni Zyta po nocy i mówi: ty zwariowałeś? Ja mówię: ja, spróbujemy, to wpadnij, tak? No i jak tam zaczęła mi opowiadać, co ja bym chciał zrobić i tak dalej, i tak dalej. Ona mówi wtedy: to jest bardzo dobry pomysł i dlatego nie zostanie zrealizowany. No i tak się właśnie, stało. Ale potem zmienił się premier, zmienił się minister finansów, no i co? No i przygorszy pomysł, ale za to zrealizowane. No tak, ale wracając do tych informacji. Liczba publikacji o systemie emerytalnym, o emeryturach w ciągu tego półtora roku wzrosła trzykrotnie. No dobrze, ale to ja chciałem dopytać, czy tak bez jakby wdawania się w szczegóły, czy my dostaniemy te emerytury za lat 30, czy... Tak, jakiś tak. I kupię sobie co, zestaw Happy Meal za to, czy coś więcej? To tego nie wiadomo do końca. Dlaczego? Ostatnio chyba coś podejrzało. Bo emerytury są pochodną podziału dochodu narodowego między tymi, którzy go wytwarzają, a tymi, którzy z niego już tylko biorą, czyli emerytami. Emerytura to jest świadczenie społeczne. I to jest opowiadanie bajek, że my jakieś składki płacimy na nasze emerytury, że one są inwestowane, gdzieś te pieniądze. Nie, one natychmiast są wypłacane dzisiejszym emerytom. Ja cytat z pana teraz przywołam. Agresję wielu z was wywołały moje słowa, żeby nie liczyć na emerytury z ZUS. O, to właśnie ten list! Jest ona o tyle zrozumiała, że politykom udało się wam wmówić, że jesteście ubezpieczeni, płacicie składki i w ten sposób oszczędzacie na własne emerytury. Tymczasem wasze pieniążki, które co miesiąc pod przymusem i groźbą kary pozbawienia wolności są wam pobierane pod mylącą nazwą składki ubezpieczeniowej, są po prostu ordynarnym podatkiem celowym, przeznaczonym prawie w całości nie na wasze przyszłe emerytury, tylko na wypłatę świadczeń dla aktualnie otrzymujących emerytów i rencistów. W związku z tym w ZUS-ie nie ma w ogóle żadnych pieniędzy. Nie ma ich też w OFE. Nie mogą one inwestować za granicą. Nie mogą też kupować nieruchomości w Polsce. Dlatego na wzroście cen polskich nieruchomości zarabiają emeryci holenderscy i niemieccy, bo ich fundusze emerytalne mogą inwestować bezpośrednio w nieruchomości w Polsce i właśnie to robią. Mhm. No i tam było jeszcze dalej wytłumaczenie, dlaczego tych pieniędzy nie ma w OFE. Mhm. No bo te pieniądze, które trafiały z ZUS-u do OFE, to OFE... No, poza tym, że zatrzymywały dla siebie najpierw 10%, potem 7,5%, dzieliły. Część inwestowały na giełdzie i dlatego akcje na giełdzie rosły, dlatego nasza giełda była taka uhuhu, czołowa w Europie. A za 60% do nawet 70% kupowały obligacje Skarbu Państwa. Więc Skarb Państwa z OFE dostawał pieniądze, które OFE dostały od Skarbu Państwa. Tylko w przyszłości Skarb Państwa miał wykupić te obligacje z odsetkami. Czyli miał zapłacić odsetki od pieniędzy, które wcześniej dał OFE, które OFE dał jemu. A co robił Skarb Państwa z tymi pieniędzmi, które dostał z OFE? Oddawał do ZUS. A co robił ZUS? A wypłacał emeryturę. No to był cudowny system przecież, tak? Dla rynków finansowych. Odbierzmy telefon. Halo, przepraszam, że musiałeś tyle czekać. A, to chyba teraz moja kolej. Tak, cześć. Tak. Dobra. Krzysiek z Pruszkowa.
Tam, przepraszam bardzo, bo tam było pytanie o 500+ i jeszcze jakieś jedno pytanie. O kierowców, dojdziemy do tego, wrócimy. Ja mogę poczekać w sumie generalnie. Nie, śmiało. Miło się słucha. Okej, no generalnie robię takie śmiechy ciche. W sumie teraz już pan profesor tutaj nam przedstawia. To nie wiem, czy to jest taki rzeczywiście, że to są żarty, czy to jest już taki zrezygnowanie i śmiech przez łzy. Ja w sumie zgadzam się ze wszystkimi jakby tutaj wolnościowymi, takimi pro-gospodarczymi tezami. Polska Fair Play to było pierwsze, właściwie jedyne ugrupowanie, czy jakieś jakby organizacja polityczna, na którą ja przeznaczyłem swoje własne pieniądze. Przykro mi, że tutaj nie zabrakło, że tak powiem, determinacji do tego, żeby ten projekt rozwijać. No i w sumie dwa pytania mam takie. Czemu ludzie wykształceni w sumie jakby z wiedzą, z kontaktami, z pewnymi tak zwanymi zasięgami się nie jednoczą? Czyli dlaczego wolnościowcy są rozsiani trochę u Kukiza, trochę u Korwina, troszkę gdzieś tam ludzi poszło za Polską Fair Play? Natomiast nie ma czegoś takiego jak naprawdę solidny ruch tutaj po tej stronie politycznej, żeby jednak lansować te tezy, które może odwrócą jakiś ten dramatyczny scenariusz ciągłego zadłużania się. To jest tutaj, no nie wiem, dla mnie to ja nie widzę tutaj w ogóle żadnego powodu do śmiechu. W sumie prezes Janusz też już się śmieje, mówi, już tutaj chyba nie wierzy w to, że cokolwiek da się zwrócić. No i czemu ci mądrzy ludzie, którzy doskonale zdają sobie sprawę z rzeczywistości, potrafią patrzeć w przód, dają się rozgrywać populistom, dają się po prostu fajrować, tak? Ludziom, którzy potrafią ładnie zaplanować marketing polityczny, kupić głosy, wygrać wybory. Czemu wy tego nie potraficie, skoro tak jakby biznesowo czy ekonomicznie jesteście w stanie zaplanować pewne strategie, jesteście w stanie jak szachiści zaplanować kilka ruchów do przodu? Czemu jakby na polu politycznym nie jesteście w stanie się skonsolidować i po prostu rozegrać takiego Tuska, Kaczyńskiego czy innych populistów, którzy nami rządzili od wielu ostatnich lat? Więc przede wszystkim dziękuję za poparcie dla Polski Fair Play. Niektórzy kręcili nosem, bo nawet nazwa mi się nie podoba. Nazwa jakby, kiepska, panie jakby, kiepska to, nazwa. Jakby to miało jakiekolwiek znaczenie. Notabene, jak robiliśmy burzę mózgów w sprawie tej nazwy, to jeden z argumentów był taki, że co to jest fair play, to wszyscy wiedzą. I była mowa taka, że może Krzysiek zaprosi pogadać, jak powiemy, że my chcemy grać jak Lubański, który dostał nagrodę Fair Play. Pamiętasz za co? No za przeskoczenie na bramkarza. No właśnie, no właśnie. I my tak właśnie chcieliśmy grać, tak? Więc nazwa niespecjalnie istotna. Ważniejsze było coś innego. To mianowicie, że absolutnie nie chciałem grać na emocjach. Chciałem trafiać do rozumu. Wydawało mi się, że 3% ludzi, może nawet 5%, potrafi odłączyć emocje i kierować się rozumem. Ale się przeliczyłem. Źle porachowałem. Okazało się, że nie. 66. Dlatego sytuacja jest taka wśród wolnościowców, jaka jest, że nasz mózg funkcjonuje tak, jak funkcjonuje. Znaczy, najpierw mamy mózg gadzi, tak? Albo Pan Bóg, albo ewolucja tak zrobiły, że mamy generalnie rzecz biorąc mózg gadzi, potem jest ten układ limbiczny, saczy, a gdzieś tam na koniec ta kora nowa, ta niby racjonalna. Ale ona też jest manipulowana mózgiem gadzim, emocjonalnym. No David tak, Hume o tym pisał. Tak? Więc jak przychodzą demagodzy, się odwołują do tych naszych emocji, no to ludzie kierują się tymi emocjami generalnie rzecz biorąc. Jak przychodzi ale ktoś tu padło taki porównanie do szachów. Skoro jesteście tacy mądrzy, umiecie planować na kilka ruchów przód, dlaczego nie znajdziecie sobie paru populistycznych haseł, którymi kupicie ludzi?
No to hasło pod tytułem likwidujemy podatek dochodowy, złym było hasłem, macie... Przerażającym dla ludzi, bo ludziom wmówiono przez lata, że podatek musi istnieć, bo jak nie będzie istniał, no, to się kraj zawali. Ale zaraz, my nie mówiliśmy, że zlikwidujemy podatki, tylko że zlikwidujemy dochodowy. A mówiliśmy, że mamy, że kapitali... W świadomości ludzi państwo utrzymuje się z podatku dochodowego, że każdy z nas rzuca się do tej wspólnej kasy. Ale my mówiliśmy, że biedni nie będą płacić, a będą płacić kapitaliści. No świetne hasło, nie? Na takie lewicowe mózgi. No, no właśnie. Będą płacić kapitaliści, czyli będą płacić spółki, które dzisiaj nie płacą, bo jadą na stracie. No jest tak, że jak wy mówicie, skasujemy podatek dochodowy, no to wychodzi sobie jakiś tam człowiek i mówi, kurczę, no przecież to wariaci. No się dobrze, no, nie, no w porządku, no mogę obiecać 1000+, tak? No ale co będę z siebie robił idiotę? Dla mnie największym problemem tej kampanii wyborczej był problem wizerunkowy, tak? Żeby nie dać się wciągnąć w ten główny nurt sporów politycznych, no i wyjść na idiotę. Wydaje mi się, że to mi się udało. Tutaj nie 1,66, tylko 100%. No to, ale dobra, a jak ja zapytam teraz w imieniu 98,34, którzy nie zagłosowali, tak? Dobrze chyba policzyłem. No, czy kraj się zawali bez podatku dochodowego? Nie. Nie. Podatek ale podupadnie? Nie. Wręcz przeciwnie. Wręcz przeciwnie. Podatki muszą być, jak ma być państwo. Aczkolwiek jest taka nowa Modern Monetary Theory, MMT, ja mówię More Money Today, tak, która mówi, że w zasadzie państwo ma swoje pieniądze, może wydrukować ile chce i tak dalej, i tak dalej. Ale jak tak szczegółowo się ich przepytać, no to oni jednak mówią, że podatki muszą być. To znaczy nie wystarczy tego drukowania pieniędzy, muszą być podatki. Więc muszą być podatki, potrzebujemy wojska, policji, sądów i tak dalej, i tak dalej. Tylko że te podatki mogą być lepsze albo gorsze. Czy mogą wywierać różne skutki, lepsze albo gorsze. Podatek dochodowy, zwłaszcza progresywny, wywiera bardzo złe skutki. Bo on po pierwsze wywiera zły skutek psychologiczno-socjologiczno-polityczny. To jest podatek, przy pomocy którego politycy nasyłają jednych na drugich. O, zobacz, zobacz. Bogaty, to my mu zabierzemy. No oczywiście, tak jak mówię na początku, nie zabiorą tym najbogatszym, bo ci bogatsi są poza ich zasięgiem rażenia. Tak? Oni mają gdzie indziej rezydencję podatkową. Więc się nie da ich opodatkować. Jak się ich nie da opodatkować, to trzeba spróbować opodatkować kogoś innego i wtedy opodatkowujemy tych, których możemy opodatkować, czyli tą całą klasę średnią. No i w takim układzie nie możemy wprowadzać innych podatków, które byłyby podatkami lepszymi, wywołującymi mniej szkód w gospodarce. A takie podatki są. Na przykład spór o podatek przychodowy dla firmy. To jest zabawna historia, bo ostatnio miałem taką debatę o tym podatku i ktoś z wrażliwych społecznie analityków lewicowych mówi mi, no przecież jest różna marżowość w różnych branżach, pobankrutują przedsiębiorcy. A skąd taka wrażliwość o przedsiębiorców po stronie wrażliwych społecznie tych zwolenników sprawiedliwości, równości i tak dalej, tak? No i to trochę zdumiewające. Trochę zdumiewające. Ja mówię tak, podatek jest kosztem działalności gospodarczej w danym kraju. Za dostęp do aktywów, bo na przykład my, tak? Naszym aktywem jest położenie w środku Europy, na skrzyżowaniu szlaków handlowych. To jest nasze przekleństwo polityczne, ale korzyść ekonomiczna. Po drugie, 38 milionów ludzi, tak? Więc 38 milionów konsumentów, 27 milionów ludzi potencjalnie do pracy, tak? Ewentualnie. Więc olbrzymi rynek. Dalej, mamy trochę zasobów naturalnych, z których możemy korzystać. Mamy własny pieniądz, czyli suwerenność walutowa, tak? Nie jest tak jak w Grecji, że jak coś się stanie, to nie mamy żadnej poduszki, z której moglibyśmy skorzystać. Ci ludzie u nas
są w sumie nieźle wykształceni. My narzekamy na poziom wykształcenia polskiej młodzieży, ale jakbyśmy tak się przyjrzeli Amerykanom. No to oczywiście nie można porównywać naszych studentów z studentami Harvarda i Yale, ale nasze liceum i jakiś amerykański college, to ja raczej uważam, że polskie liceum. Więc mamy tych ludzi chętnych do pracy. No i teraz jak jakiś inwestor chce tu robić interesy, bo stąd jest bliżej niż gdzie indziej. Chce, żeby ci ludzie pracowali, tak? No to niech on wie, że za dostęp do tych aktywów ma zapłacić 1,5% przychodów, które uzyska. I to pokrywa podatek dochodowy, którego by nie było. Spokojnie. Dobra, odbieramy telefon. Halo? Dobry wieczór, Piotr z tej strony, z Warszawy. Witam serdecznie, witam panie Robercie, cześć Krzysztof. Mam dwa pytania, a raczej dwa zagadnienia, które chciałbym się dowiedzieć na nie. Pierwsze pytanie do pana Roberta, czy inwestował pan w Bitcoina wcześniej, niż to stało się modne i co pan sądzi o tej formie jakby inwestowania albo, tak jak pan powiedział, spekulacji finansowej? I Bitcoin jest monopolistą, czy według pana pojawią się kolejni gracze, bo powoli się pojawiają, ale czy będzie jakiś taki wyraźny wypoziomowanie tego rynku? A drugie pytanie, w związku z tym, że miał pan ten epizod półtoraroczny w ZUS-ie, mam do pana takie pytanie, jak procentowo, ile osób w Polsce dożywa de facto wieku emerytalnego? Bardzo dziękuję i nie zajmuję linii. Dziękuję serdecznie. Dobra, zacznijmy od Bitcoina. Po kryzysie 2008 roku ja bardzo ostro krytykowałem system finansowy, przed tym też, ale kryzys dał mi pożywkę, tak, którą mogłem wykorzystać, bo żeby krytykować system finansowy. I jak się pojawił Bitcoin, to ja w 2010 roku kupiłem sobie 5 Bitcoinów. Mhm. Ale problem w tym pewnie, że pan go sprzedał po roku. Nie. Ma pan do dzisiaj? Zapłaciłem dolara, bo był po 20 centów, tak. No i gdzieś zapisałem w komputerze, gdzie ja go tam mam, tak? Zapomniałem o tym. No ale jak on doszedł do 20 tysięcy dolarów, to sobie przypomniałem, że ja przecież taką... A komputer w śmietniku. No właśnie. To tak też nie do końca, bo przecież dysk to mam zapisany. Wtedy niestety chmury nie było, tak? Ale ja miałem drugi dysk, na którym sobie zapisywałem różne rzeczy, taki stacjonarny, stojący. Ale mi się spalił. Po prostu spalił. Taki miałem nowoczesny komputer, tak? Mhm. No i jak on mi się spalił, to dostałem informację od tam kolegów specjalistów ze służb specjalnych, że oni mogą mi odzyskać tam, ale to kosztuje inaczej. To kosztuje 20 tysięcy złotych, przy czym oni nie dają gwarancji, że odzyskają. No to ja się podrapałem po głowie, mówię, jakbym wiedział. Czyli na dzisiejsze tak 1,2 mln panu spłonęło. Złotówka. No tak. To a propos inwestowania w Bitcoiny. Tak? To jest czysta spekulacja, generalnie rzecz biorąc. Dlaczego ten Bitcoin jest taki drogi? No bo tych pieniędzy nadrukowano pierdyliony i już nie ma co z nimi zrobić. Tak? Amerykański Fed, Europejski Bank Centralny, Bank Szwajcarii, Bank Anglii. Przecież po 2008 roku, jakby to miały być maszyny drukarskie, które naprawdę drukują pieniądz, to by się przegrzały, tyle ich nadrukowano. Tak. Notabene taka ciekawostka była w 2009 roku. Fed drukował nowe dolary. I wyobraźcie sobie, że wydrukował z jakimś tam skrzywieniem ileś tam tych miliardów dolarów i musiał wszystko wyrzucić do kosza. W każdym razie z tymi pieniędzmi coś trzeba zrobić, czyli poszukać jakichś aktywów. Co się działo w 2008 roku, jak ta bańka zaczęła pękać na nieruchomościach w 2007?
bo to w 2007 trzeba pękać, przynajmniej niektórzy to wiedzieli, poszli w ropę. Ropa naftowa 2 lipca 2008 roku kosztowała 147 dolarów, chyba 10 centów, rekord wszechczasów. A potem pękło. Dlaczego tyle kosztowała? No, można było poczytać w różnych pismach fachowych, usłyszeć w analizach telewizyjnych, Peak Oil. Wyczerpują się zasoby, będzie tylko drożała. Ona dojdzie do $1000 za baryłkę, tak? Tak niektórzy mówili. A tak naprawdę podrożało, drożało do czerwca, bo 30 czerwca było zamknięcie drugiego kwartału, zamknięcie półrocza, więc ci inwestorzy, którzy byli zapakowani w jakieś firmy te naftowe, byli zainteresowani tym, żeby ta baryłka kosztowała jak najwięcej, bo wtedy wyceny ich akcji w tych spółkach będą odpowiednio wyższe. No ale jak już doszło do tego 30 czerwca, a się zamknęło, to wróciło do w miarę przyzwoitych rozmiarów. Różne inne dobra są w tej chwili bardzo atrakcyjne dla tych ludzi, którzy się próbują pozbyć tych pieniędzy, które nadrukowały banki centralne. Jednym ze sposobów jest Bitcoin. No dobrze, ale czy Bitcoin to tak naprawdę jest, nie wiem, współczesna cebulka tulipana? I tak naprawdę za 50 lat to będą się ludzie śmiali, jak można było to kupować, czy też to jest nowa fala inwestycyjna i tak naprawdę, bo dzisiaj wiele osób się zastanawia, czy wskakiwać jeszcze do tego pociągu, czy on będzie się rozpędzał, czy to jest wręcz już końcówka jazdy. To jest na giełdzie zawsze tak. Jak pierwsi zdobywcy Everestu, jak Hillary opowiadał, tak? Czy to już jest ta ostatnia górka, czy to już ten szczyt, idziemy na ten szczyt i patrzymy, jeszcze następna, tak? Więc my nie wiemy, znaczy ja nie wiem, jakbym wiedział, to bym zagrał Bitcoiny. Czy to już jest ta górka i już będzie zaraz spadek, czy będzie następna górka? Nie mam zielonego pojęcia. Ja wiem, że to się na pewno kiedyś skończy. Dlaczego to się może skończyć? Dlatego, że Bitcoin nie może być nowym pieniądzem. Nie może być, bo on nie spełnia warunku pieniądza. Bo co to za pieniądz, o którym nie wiemy, ile on kosztuje? No w niektórych krajach takie są pieniądze. W Zimbabwe na przykład. No właśnie. No okej. Więc jak zapłacimy rano za... Pierwsze transakcje Bitcoinem dotyczyły pizzy. Tak. No więc jak dzisiaj nikt tej pizzy by nie kupił za Bitcoina, bo nie wiedziałby, ile ona będzie kosztowała wieczorem, tak? Ile przepłacił wieczorem. Pieniądz musi być stabilnym miernikiem wartości towarów i usług, które są dostępne na rynku. Bitcoin nie jest. I na przykład złoto. No, złoto to możemy sobie zęby wymienić na przykład, chociażby, tak? No ale jakieś wisiorki porobić. Zaraz, no w Rosji. No ale to nie polecamy. No to no dobrze, a wisiorki różnego rodzaju? Takie błyskotki i tak dalej? Mogą się przydać, tak? Więc to jest towar, tak? Więc coś jest. A ten Bitcoin to go nie widać, tak? Nawet. Więc to będzie świetny sposób zamieniania wirtualnego pieniądza na wirtualnego Bitcoina, dlatego że Bitcoinów jest mało, a wirtualnych pieniędzy jest dużo, tak? Bo kopiemy te Bitcoiny, kopiemy i kiedyś wiemy, że one się skończą. A pieniędzy drukować można w nieskończoność. Natomiast z całą pewnością dzisiejszy Bitcoin nie będzie spełniał funkcji pieniądza, ale system blockchain to jest przyszłość. I teraz pytanie, kto go opanuje? Chińczycy pracują nad kryptohuanem. Wydaje mi się, że oni mają duże szanse zrobienia kryptowaluty. Dlatego, że Amerykanie robią monetyzację swojego długu, który mają u Chińczyków. Tak? Im więcej tych dolarów nadrukują, to ten dług, który mają Chińczycy, jest mniej wart. No a Chińczycy pewni, którzy się uczą na błędach swoich też,
nie powtórzą błędu, który popełnili wcześniej i będą moim zdaniem starali się wprowadzić jakiś albo pieniądz towarowy, nie do złota odnoszący się, bo się pewnie nie da, ale nie wiem, do jakiejś grupy różnego rodzaju dóbr konkretnych. Albo no pójdą w kryptowalutę. Tak. Ten nie ma najmniejszego powodu, żeby za 50 lat, pan tam mówił, system, który dzisiaj znamy, był cały czas tym systemem. Bo to się za szybko zmienia, tak? Dobrze. Odbieramy telefon, chociaż tam było drugie jeszcze pytanie. Nie pamiętam już. Pierwsze było o Bitcoina, a drugie było o... drugie było o ZUS. Jaki procent dożywa do emerytury? Tak. Nie powiem dokładnie. Natomiast to jest tak. Jak odpowiedź pracownika ZUS brzmi zbyt wysoki. Z punktu widzenia ZUS-u, sorry, winę tu, powiedzmy ludziom prawdę, tak? Im krótszy jest wiek emerytalny, tym lepiej dla ZUS-u, tak? No, dla FUS-u, a nie dla ZUS-u. Bo ZUS to tylko zawiaduje całym tym interesem. Te pieniądze, których nie ma, to one są, czy powinny być w FUS-ie. Tak? Jak już dożyjemy do 40, to dożyjemy do emerytury. Najczęściej. Dobrze, odbieramy telefon, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie. Filip z Kutna. Cześć, dzień Filip. Dobry. Filip to nasz stały gość. Tak, dzisiaj przyszły książki. Dziękuję, dziękuję za otrzymanie. Dawaj, Filip, pytanie. Jedziemy. Tak. Chciałem się zapytać pana profesora, czy w świetle artykułu 13 Konstytucji należałoby wpisać anarchistyczne ugrupowania do tego artykułu, patrząc na przykład na poglądy Michała Bakunina, czy anarchist terrorystyczny. No pan przyjął założenie, że ja na pamięć znam wszystkie artykuły Konstytucji. Chodzi tutaj o zakazane jest istnienie partii politycznych i organizacji odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, a także tych, których program lub działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową i narodowością, stosowanie przemocy w celu zdobycia uwagi lub wpływu na politykę państwa oraz przewiduje utajnienie struktur. To już wszystko wiemy. Wystarczył sam początek. To u nas większość partii powinna być zdelegalizowana, nie rzecz piąt. Bo na przykład niektóre się wyraźnie opierają na komunizmie. Są tacy politycy, którzy nawet koszulki z Marksem zakładali. Zostawmy pana Adriana w spokoju. A skąd pan wie, o kim mowa? O, to pan śledzi uważnie, nie tylko wydarzenia sportowe, ja tylko polityczne. Mówię, że taki wiejski głupek, a czasami coś mi wpadnie. Ja bym powiedział tak. Ja jestem zwolennikiem wolności, więc między innymi wolności wypowiedzi. I jak ktoś sobie chce głosić jakieś hasła, to niech on sobie je głosi. Bo jak my mu zabraniamy, to on się bardziej zacietrzewia w swoich poglądach. Więc dajmy głupkom gadać. Dziękujemy bardzo. Ja nawiążę teraz swoim pytaniem do jakiejś kwestii, która była poruszona, nie wiem, z 25-30 minut temu. Ktoś zapytał, dlaczego wy, wolnościowcy, nie możecie wygrywać wyborów i nie udaje wam się to. Więc muszę was zapytać jako wyborca. Dlaczego wy w pewnych elementach jesteście tacy skrzywieni? No bo jako grupa, cała ludzi, no bo z jednej strony tacy wolnościowcy, no ale z drugiej strony jak dochodzi do spraw ideologicznych, to już nie jesteście tacy wolnościowcy. Nie mówię konkretnie o panu, tylko generalnie o wielu osobach. Czyli tak, jesteśmy za pełną wolnością gospodarczą, róbmy co chcemy, ale już jak facet z facetem chce się pocałować, to Jezu, broń Boże, już nie jesteśmy tacy wolnościowcy. No, ale jest takie wrażenie, że o ile wielu, przynajmniej ja tak mam, że są ugrupowania, z którymi gospodarczo jestem w stanie się zgodzić, to gdzieś ideologicznie mnie odpycha. Bo są różne skale porządkujące.
pierwsza to jest taka filozoficzna skala, a druga ekonomiczna. No i one się często rozjeżdżają, ale moim zdaniem najistotniejszą kwestią jest konsekwencja. Tak? Jeżeli głoszę hasło wolności, no to dlaczego większość wolnościowców w Polsce jest przeciwko LGBT? Nie wiem. A jest to logiczne, czy nie jest to logiczne? Moim zdaniem nie jest. Tak jak powiedziałem przed chwilą, nie interesuje mnie, co ktoś mówi. Ja na przykład na Twitterze nikogo nie zbanowałem. Mimo że wyzywali mnie od najgorszych. Aż tak. Nikt nie został zbanowany, nikt się nie może pochwalić, że Gwiazdowski go zbanował. Mam inną metodę, jak ktoś jest chamski, to go po prostu wyciszam. Bo jest taka anegdota w zasadzie. Voltaire, który nie jest ulubionym moim filozofem, miał kiedyś powiedzieć: nie zgadzam się z tobą, ale oddam życie, żebyś mógł mówić to, co mówisz. Tak naprawdę Voltaire nigdy tak nie powiedział. Ale jak mówią Włosi... Byłoby ładnie, jakby tak powiedział. Jak mówią Włosi, no vero e bon trovato, tak? Może to nieprawda, ale ładnie powiedziano. Tak. No właśnie, więc ja się z tą ładnie powiedzianą prawdą zgadzam. Zresztą nie wiemy do końca, tak? Czy nie powiedział. Może kiedyś powiedział. Wolność to prawo czynienia wszystkiego, co nie szkodzi innym. Amerykanie mają takie powiedzenie: twoja wolność machania rękami kończy się przed moim nosem. W związku z tym, jak ktoś sobie coś manifestuje, to jego sprawa, niech se manifestuje. Tak? Jak będziemy mu tego zabraniali, to on poczuje się dotknięty i tym bardziej będzie się o to manifestować. Bez sensu. Dobrze, odbieramy telefon. Halo? Halo, halo? Dobry wieczór, szanowny pan. Czy słychać mnie dobrze przede wszystkim? Bardzo dobrze, prosimy. Okej, okay. Adam Skutna, kłania się bardzo nisko. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja mam do pana profesora następujące pytanie, ponieważ chciałbym, w zasadzie dwa pytania. Na wstępie chciałbym wrócić do tego tematu emerytur, który już był poruszany podczas dzisiejszej transmisji. Panie profesorze, to jest tak, że ja na przykład od mojej babci słyszę, że a może mojej babci obecny rząd podwyższy emerytury o 20 zł. Potem słyszę, że a może jeszcze podwyższy o 50 zł. Potem słyszę, że a może jeszcze podwyższy o 100 zł. Potem słyszę, że moja babcia ma dostać powiedzmy 13 emerytury. Potem jakąś jeszcze 14 emerytury. Dlatego chciałem zapytać, czy to nie jest przypadkiem tak, że bo pan jest prawnikiem, więc pan powinien doskonale znać pytanie, odpowiedź na to pytanie. Czy to nie jest tak, że nie ma żadnej korelacji pomiędzy tym, jak wysoka była składka, którą ktoś tam płaci przez 40 lat pracy powiedzmy, a wysokością emerytury? Czyli tak naprawdę ktoś ZUS, jeżeli uzna, że jest to okej, to może komuś przyznać emerytury w wysokości 2000 zł, a jeżeli uzna, że jest okej, to może przyznać równie dobrze 500 zł. I tak naprawdę, czy biorąc pod uwagę nasz system emerytalny, czy mamy jakąkolwiek alternatywę? Bo ja szczerze mówiąc, ja w PPK nie wierzę. I dopóki PPK jest dobrowolne, ja nie mam zamiaru dawać się okradać. Tak jak na przykład moi rodzice dali się okraść na otwartych funduszach emerytalnych. I to było pierwsze pytanie. I drugie pytanie od razu. Czy jest w tej chwili gdzieś na świecie kraj, powiedziałbym, konserwatywno-liberalny, konserwatywny światopoglądowo i liberalny gospodarczo, tak jak na przykład Polska za czasów ustawy Wilczka, czyli tam przełom 88 i 89 roku. I to są moje dwa pytania, już nie blokuję linii. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jako, że my ciągle zapominamy o drugich pytaniach, to teraz odpowiem na drugie najpierw. Nie ma takiego kraju. A teraz na pierwsze, bo jest bardziej złożone. Otóż do czasu reformy emerytalnej, wielkiej reformy emerytalnej Jerzego Buzka, nie mieliśmy zdefiniowanej składki, tylko mieliśmy zdefiniowane świadczenie. Więc
można było ustalić wysokość emerytury według widzimisię. Ale to nie jest tak, że dla Iksińskiego więcej, dla Igrekowskiego mniej albo na odwrót, tylko jakiś sposób sparametryzowany. Natomiast cała ta reforma miała polegać na tym, że wysokość naszej emerytury będzie powiązana z wysokością składki, którą płacimy. Więc jeżeli pana dziadkowie są już na emeryturze, to są na pewno ze starego systemu i tam takiej korelacji nie było. To, co płacili, nie było związane z tym, co dostawali. Natomiast dzisiaj ma być takie związanie po tej reformie emerytalnej, bo mimo że OFE są likwidowane w pierwszym kroku przez Tuska, w drugim kroku przez Morawieckiego, znaczy nie, przez Kaczyńskiego chyba, nie wiem, czy hierarchii trzeba zachować, nie? To system zdefiniowanej składki i niezdefiniowanego świadczenia pozostaje. Mamy się dowiedzieć, jaką będziemy mieli emeryturę w momencie, kiedy będziemy chcieli pójść na emeryturę. No i cała ta reforma była tak sprytnie pomyślana, żeby ludzie się właśnie dowiedzieli w wieku lat 65. Ops, to ja muszę jeszcze trochę popracować, bo ja z tego nie przeżyję. Bo normalnie, jak ja bym był na miejscu Jerzego Buzka, to bym wyszedł, powiedział ludziom, słuchajcie, nie ma pieniędzy w ZUS-ie, więc będziecie musieli pracować dłużej, a wasze emerytury będą niestety niższe od emerytur waszych rodziców. No tylko z całą pewnością, jakby tak Buzek powiedział, to by z Kretesem przegrał następne wybory. On nie powiedział, a i tak przegrał. Tak przegrał. No to podwójna porażka w ogóle. Więc stworzono system, który miał w sposób rynkowy doprowadzić właśnie do tego, żeby emerytury były niższe, a ludzie musieli pracować dłużej. Więc zrzucono na rynek, twierdząc, że to jest rynkowa reforma, coś, co z rynkiem kompletnie nie miało wspólnego, bo emerytura systemu państwowego, bez względu na to, jak on jest wypłacany, jak on jest skonstruowany, jest świadczeniem międzypokoleniowym. Że tak naprawdę to nawet prywatne emerytury są świadczeniem międzypokoleniowym, bo wszystko zależy od tego, ile jest tych i z jaką wydajnością pracują, którzy pracują, i ilu jest tych, którzy już nie pracują. Więc na pytanie, jak to rozwiązać, no myśmy przedstawili w Centrum Adama Smitha w roku 2000 chyba, tak? Bo 2001, nie pamiętam, projekt emerytury obywatelskiej. Czyli równej emerytury dla wszystkich, takiej samej. To jest dobra wiadomość dla feministek, bo nie będzie zróżnicowania wysokości emerytur między kobietami a mężczyznami. Tak? Wszyscy tyle samo. To jest uprzywilejowanie kobiet. Dlatego, że kobiety wcześniej chodzą na emeryturę i dłużej żyją niż mężczyźni. No ale co ja słyszę? No jakżeż tak? Przecież to niesprawiedliwe jest. Ktoś płaci więcej, a ma dostać tyle samo. No więc próbuję tłumaczyć, że składkę na NFZ też płacimy jedni większą, drudzy mniejszą, w zależności od dochodu, bo to jest proporcjonalne od dochodu, taka składka emerytalna. A mimo to nikt nie może powiedzieć, ja dzisiaj szczepionkę, proszę tutaj mi Pfizera. Tam... I do domu dostarczyć. Tak, i dostarczyć do domu. Więc dlaczego miało być inaczej z emeryturą? Równa emerytura dla wszystkich, którzy z uwagi na określony wiek są niezdolni do pracy. Teraz wiek emerytalny. W ciągu ostatnich 30 lat średnia długość życia wzrosła o 10 lat. Więc no, siłą rzeczy ten system by nie wytrzymał, tak? Czyli można albo podwyższać wiek emerytalny, tak jak to zrobił Tusk, albo określić go od drugiej strony. Ja zrobiłem taką propozycję, żeby wiek emerytalny określać co 10 lat, od przewidywalnej długości życia odejmować 12 lat. No tak, ale wiek emerytalny nie służy dzisiaj do tego, żeby oszacować, jak to ma być, żeby działało, tylko wiek emerytalny służy do pozyskiwania głosów. Tak jest.
W związku z czym... No dlatego ja właśnie chciałem proponowałem, żeby w Konstytucji to było napisane, tak? Że GUS no to... określa, że jest 80 lat średnia długość życia. Do zmiany Konstytucji to sporo procent panu zabrakło. No, ale projekt Konstytucji jest. No, wspaniale. No. Dla... Ja też mam swój w domu. Proszę pokazać. Na spalonym dysku. Proszę pokazać. Muszę odzyskać. 20 tysięcy musiałbym zapłacić, żeby odzyskali. Więc jak GUS mówi, że przewidywana średnia długość życia 80 lat, no to odejmujemy od tego 12, wychodzi wiek emerytalny 68. Jak za 10 lat GUS nam powie, że będzie 85 albo 75, robimy dokładnie tę samą operację i mamy wiek emerytalny dla kolejnej dekady emerytów, znaczy emerytów, tak. No ale to są za proste rzeczy, żeby mogły przejść. System trzeba skomplikować. Odbieramy telefon. Halo? Halo, halo. Halo, halo. Witamy. Cześć, Rafał z Krańska. Ja mam pytanie takie może bardziej na czasie odnośnie służby zdrowia, bo jak słyszymy programy wszystkich partii politycznych, to się prześcigają tylko w tym, która partii zaproponuje dorzucanie do tego worka ile to procent PKB, czy 6, czy 8, czy 10. A czy to nie jest bez sensu i ten system należałoby jakoś pewnie dogłębnie zreformować? A drugie pytanie takie też szybkie o VAT. Dzięki, pozdrawiam. To drugie o co? O VAT. A. A nie moglibyśmy o piłce pogadać? No. O VAT. Ja uważam, że powinna być jednolita stawka podatku VAT na wszystko. Dzisiaj efektywna stawka VAT-u to 16%. Mamy 5, 8, 23. Ale tak naprawdę, jakbyśmy policzyli cały VAT, który zapłaciliśmy i policzyli wartość towarów netto, za które, które kupiliśmy i usług, to by się okazało, że tego VAT-u było 16%. Ale jeden punkt procentowy VAT-u to jest 8 miliardów złotych wpływu do budżetu. Więc jakbyśmy zrobili na przykład VAT na 20%, to byśmy mieli 32 miliardy do przodu, żeby zlikwidować podatek dochodowy chociażby, tak? I teraz niektórzy oczywiście krzyczą jak? No przecież biedni ludzie będą umierali z głodu na ulicy, jak im podwyższymy VAT na żywność. No więc teraz jak bierzemy tych biednych ludzi, powiedzmy, że to są ci, którzy zarabiają po najniższą pensję w kraju, tak? Czyli 2800. To jak zobaczymy, ile oni wydają na VAT-u na wszystko, no to wychodzi na to, że tam, nie wiem, 400 zł. Przy czym na żywność 100. Po zmianie systemu będą wydawali na wszystko mniej więcej tyle samo. Może 75 zł więcej. 75 zł. A my im proponujemy w zamian, że zlikwidujemy im podatek dochodowy, składkę na ZUS, tak, od ich wynagrodzenia. W związku z czym per saldo oni będą do przodu. A my przestaniemy kombinować ze stawkami VAT-u. Więc nieprawdą jest, że jakbyśmy podwyższyli VAT na żywność, to biedni ludzie będą umierali z głodu na ulicy, że to dotknie ich w jakiś niebotyczny sposób, no bo jeżeli obniżymy stawkę z 23 do 20 na przykład, no to oni owszem zapłacą więcej za mięso wieprzowe, ale za to mniej zapłacą za gaz zużyty do zrobienia z tego mięsa kotleta. I to się mniej więcej wyrówna. Dalej. Ja rozumiem, że są biedni ludzie, w związku powyższym mówię tak, można dokonać wyrównania tym najbiedniejszym. Ci, którzy rzeczywiście stracą te 100 zł na tym VAT-ie, to my dajmy im te 100 zł. Skąd będziemy mieli? No bo ci, którzy dzisiaj płacą 5 zł za nie wiem, różne owoce morza na przykład, 5%, tak? Zapłacą 20% i będzie na zapłacenie tym biednym. No to będzie ciekawostka. W nowej matrycy VAT zostały wyjęte z grupy żywności nieprzetworzonej objętej stawką 5% ośmiorniczki,
oraz homar. A kalmary? Nie. Ośmiorniczki wiadomo, bo to ci z Platformy jedli. A wiecie, dlaczego homar został wyjęty? No bo ja tym cholernym homarem we wszystkich prezentacjach epatowałem Ministerstwo Finansów. Pokazywałem homara na 5% jako tradycyjny posiłek biednych ludzi i dlatego musi być na 5%. Więc homara wyjęli, ale za to zostawili tuńczyka błękitno-płetwego na przykład, tak? który jest tradycyjnym posiłkiem biednych ludzi. Znaczy do tych biedaków, co to chodzą na sushi głównie, tak? Dobrze. Wspomnieliśmy o bańce. Zaraz. Znowu. Jeszcze jakieś pytanie. Jeszcze no było tak. Jakieś pytanie. Pierwsze. O Jezus. Drugie było VAT, a pierwsze? PKB. PKB. Coś przeznaczane. Ile PKB przeznaczymy na coś, że przeznaczamy 6%? A, służba zdrowia. Tak. Nie uciekniemy znowu od tego, żeby państwo finansowało usługi medyczne, świadczenia zdrowotne. Nie da się. No i teraz są dwa sposoby. Jeden sposób to finansowanie tego ze składki, która jest nałożona na wynagrodzenia i na emerytury. W ogóle nakładanie jakichkolwiek składek na emeryturę albo wynagrodzenia jest bez sensu, ale dobra. Można to robić z innych podatków, między innymi 1,5% od tych firm. Orlen płaci 0,8, jakby zapłacił 1,5. Google by zapłacił 1,5, Facebook by zapłacił 1,5. No, tak? Oni by nie zapłacili. Spokojnie, spokojnie. Kiedyś powiedziałem, zróbcie mnie ministrem finansów, powiedzcie ile chcecie, a z nadwyżki dla mnie 1%. Fajnie tak. Da radę, naprawdę da radę. Okay. Więc co z tą służbą zdrowia? Sukces w tym zawodzie jeszcze ubezpieczenie nie od państwa plus ubezpieczenia dodatkowe prywatne. Natomiast szpitale nie muszą być państwowe. To bzdura. Żeby państwo było pracodawcą lekarza, pielęgniarki, właścicielem prześcieradła na łóżku w tym szpitalu i strzykawki, tak? Zoptymalizować koszty. Lepiej jest, gdy się urzędnicy nie mieszają. No ale oczywiście konkurujące ze sobą ośrodki medyczne by realizowały ubezpieczenia ludzi, którzy przychodziliby z kartą, mówi, proszę bardzo, tu mam o kartę od państwa i ja tą kartą płacę za usługę medyczną, którą wy macie mi zrealizować, za lekarstwa, bo ja jestem ubezpieczony. Przez państwo jestem ubezpieczony. A dodatkowo z drugiej kieszeni mam ubezpieczenie prywatne, w związku z tym mogę, jak robię sobie implant do kolana, powiedzieć, że ja poproszę z tego lepszego materiału, bo państwo wszystkich tych najlepszych i najdroższych procedur medycznych dla wszystkich nie zapewni. Okej, okay, teraz pytanie ode mnie, bo zacząłem to pytanie zadać. Proszę następnego widza o chwilę cierpliwości. Powiedział pan o bańce, która pękła kiedyś na rynku nieruchomościowym. Mówiliśmy też o Bitcoinie. Dzisiaj doszliśmy do sytuacji, w której oprocentowanie lokat jest żadne, a ma być ujemne. I ludzie generalnie, którzy mają te pieniądze w banku, to tak się zastanawiają, po co. Poza tym, że ich raczej nikt nie ukradnie, bo jest trudniej, niż jakby trzymali w skarpetce. Natomiast co się zaczyna? Ludzie biorą te pieniądze, wypłacają sobie te depozyty i mówią, dobra, to kupię sobie mieszkanie na przykład, bo mieszkania drożeją i będę miał 5 mieszkań. Co z kolei sprawia, że te mieszkania rzeczywiście drożeją i te osoby, które tych mieszkań potrzebują, już nie mogą ich kupić, tylko muszą je wynająć. Po stawkach, które też idą w górę. W związku z czym następuje jakiś etap rozwarstwienia. I teraz moje pytanie brzmi, czy to jest też swego rodzaju bańka, czy to jest jakiś trend, który się zapoczątkował i to rozwarstwienie doprowadzi do tego, że będziemy mieli podział na tych, którzy mieszkania mają i wynajmują oraz tych, którzy ich nie mają i muszą je wynajmować, bo już
nie będą w stanie ich kupić. Tak będzie, bo tak jest w większości państw europejskich. Mhm. To my w Polsce mamy takie przyzwyczajenie, że musimy mieć mieszkanie. No, w Londynie większość ludzi wynajmuje mieszkanie. W Berlinie to jest dokładnie tak samo. To nasza mentalność pcha nas do tego, że musimy mieć swoje własne. Ona będzie się zmieniała. Czyli co, ludzie mają pecha, którzy teraz wchodzą w dorosłość, że trafili akurat na ten czas, gdy to się, ta wajcha została przestawiona w Polsce i już nie będą mieli własnych, a jakby się urodzili 20 lat wcześniej, to by być może zdążyli mieć. Trochę można mówić o pechu, ale trochę można mówić o świadomej polityce pieniężnej. Mhm. No bo skąd bańka na rynku nieruchomości? Z zbyt dużej ilości pieniędzy. Jak mam trzymać w banku pieniądze, no to lepiej kupić nieruchomość jakąś. Zgodnie z zasadą Pan Bóg nie robi więcej ziemi. Więc ziemi nie będzie przybywało, ludzie muszą gdzieś mieszkać, więc z całą pewnością inwestycje w nieruchomości w dłuższej perspektywie są opłacalne. No co prawda w pewnym momencie doprowadzamy do takich cen nieruchomości, bo wszystko się wali, tak jak po 2009 roku, ale potem znowu zaczyna iść do góry z uwagi na politykę pieniężną banków centralnych, nie tylko polskiego, ale w ogóle w Europie i w ogóle na świecie, przy amerykański Fed w niczym nie ustępuje, nawet przewyższa Europejski Bank Centralny. Okej, okay. Czyli trochę doszliśmy do momentu, w którym czytam na czacie, że robią ze mnie lewaka. Absolutnie nie, ja zadaję pytania też takie, które chodzą ludziom po głowie. Ja jestem jakby tutaj trybunem, który zadaje takie pytania, natomiast niekoniecznie pytania, które ja zadaję, muszą być zgodne z moimi własnymi poglądami. Ale moja odpowiedź na 500+, to też lewacka była chyba, nie? Pan dzisiaj dużo lewackich treści wygłosił. Zarówno emerytura, to też jest mocno lewacka. Nie. Ona jest liberalna. Tylko proszę pamiętać, że liberałowie w starciu z monarchią feudalną, arystokratyczną, no to lewakami byli, tak? Okej. Dobra, zastanawiam się, czy coś o tych mieszkaniach chciałem jeszcze dopytać, bo to jest taki gorący temat teraz wśród młodych ludzi, bo oni mierzą się z tym problemem. Realnie deweloperzy też chwytają tą koniunkturę i budują na potęgę i budują coraz drożej. To deweloperka, tak? Sama w sobie jest tematem. I przykładem interwencjonizmu państwowego. No bo skąd marże deweloperskie? Z popytu. A skąd popyt? No państwo go generuje, drukując te pieniądze, tak? Bo jest popyt naturalny. Ciągle powtarzałem, że ludzie potrzebują swojego własnego lokum, tak? Dlatego kredytów pozaciągali tak dużo kiedyś, bo perspektywa komornika przed oczami, jakby się pojawiła, jest mniej groźna niż perspektywa teściowej, takiej mieszkania teściowej. Pozdrawiam moją teściową w tym momencie. Chociaż nie miałem ryzyka mieszkania z nią. Jest naturalny popyt na te mieszkania. Zwłaszcza jak zaczął wkraczać na ten rynek produkcyjny i reprodukcyjny, ten wyż demograficzny z czasów Jaruzelskiego. Tak? Pojawił się popyt. No ale polityka państwa utrudniała realizację tego popytu. No bo tak, planów zagospodarowania przestrzennego nie ma. No teraz już trochę jest, ale w dalszym ciągu mało. A kiedyś to ich w ogóle nie było. Więc trzeba było sobie wuzetki załatwiać. Co który deweloper lepiej się umiał poruszać, to mu łatwiej było sobie buzetkę załatwić. Tak? Połowa lat 90. Teraz zaczyna być podobnie. Była sytuacja taka, w której ktoś wbił łopatę w ziemię i zaczął zbierać pieniądze na apartament, który tu wyrośnie. Tak? I teraz jest tak samo, bo wtedy jeszcze była wysoka inflacja. Dzisiaj nie ma inflacji. Niby tej konsumenckiej, ale za to pieniądz napływa. Kto kupuje dzisiaj duże mieszkanie? Bo dzisiaj ciekawostka jest taka, że wiele transakcji jest za gotówkę.
No tylko w tej dużej liczbie transakcji są wliczone te, jak przychodzi fundusz inwestycyjny i mówi, ja kupuję cały dom. Będę wynajmował. No bo jakoś tak mi się udało te pieniądze dostać od inwestorów, którzy jakoś się tam mają. A to nie jest problem społeczny, że przychodzi fundusz i kupuje całe dzielnice niemalże? I... No jest. Jest. No ale skąd się wziął ten problem społeczny? Ten problem społeczny wziął się z problemu politycznego, że politycy przy pomocy pieniędzy próbowali poprawić nastroje społeczne i zasypać dziurę, którą politycy stworzyli. No bo cofnijmy się rok 98. Ktoś zakłada spółkę, pisze w nazwie .com. Cena niebywała. Komputery rosną. Informatyka się nie można doprosić, żeby cokolwiek zrobił. Dlaczego? Bo mamy Y2K, czyli problem roku 2000. Wszystko stanie, wszystko się rozwali, giełda, nie giełda, wszystko. W związku z tym wszyscy się przesiadają ze starych komputerów na nowe komputery i oczywiście na nowe oprogramowania. Jak wszyscy kupują komputery, wszyscy instalują nowe oprogramowania, no to cena leci do góry. Wybiła 24, 31 grudnia 1999 roku, przestawiły się te zegary i nic się nie stało. Niektórzy mówią, że nie stało się nic właśnie dlatego, że wszyscy to pozmieniali. Ale byli też tacy, którzy mówili, jakbyście zmienili o połowę, mniej też by się nic nie stało. Mhm. Pańka pękła. Nie ma dotkomów. I co się stało? No i wtedy pieniądze zaczęły płynąć gdzie indziej. Między innymi na rynek nieruchomości. No i stąd zmiany w przepisach kredytowych w Stanach Zjednoczonych. Każdy ma prawo, równo się z obywateli, każdy ma prawo do kredytu i tak dalej, i tak dalej. Więc zaczęła się bańka między innymi na rynku nieruchomościowym. Państwo wtedy wchodzi z jakąś taką interwencją, na przykład jak widzi, że za dużo tych mieszkań pojedyncze osoby kupują i mówią, trzeba ich opodatkować od mieszkania numer 2 albo mieszkania numer 3. Tak jest. No i teraz... Może trzeba było im pieniędzy nie dawać wcześniej. Bo niektórzy dostali łatwy dostęp do łatwego pieniądza, ale niektórzy ciężko pracowali. Ciężko pracowali i co mają trzymać w banku? Jak bank mówi, po pierwsze, co mówi bank? Zgodnie z dyrektywami europejskimi. Jak masz tu więcej niż 100 tysięcy dolarów z euro, to już nie jesteś chroniony. No to będziesz musiał, drogi obywatelu, podzielić się... Na Cyprze, tak dziabnęli. Tak, pewnie miliardów. Teraz to już obowiązuje w całej Europie. No nie, ale tam realnie zabrali te nadwyżki. No to, a teraz zabiorą wszędzie. Jak się zdarzy taka sytuacja, jak zdarzyłaś na Cyprze, czyli jak się powtórzy rok 2008, tak? No to może jednak nie trzymać tych pieniędzy z banku, zwłaszcza, że mają być ujemne stopy procentowe, więc wpłacę więcej, dostanę mniej. To może kupić tę nieruchomość, bo ja pieniądze mam, ludzie będą, muszą gdzieś mieszkać, no bo ta teściowa i tak dalej, no to będą ode mnie wynajmowali. I to jest normalny mechanizm rynkowy. Zakłócenie tego mechanizmu polega na tym, że pojawiają się na tym rynku gracze, którzy tych pieniędzy nie zarobili ciężką, wieloletnią pracą, tylko je wyciągnęli w taki czy inny sposób od banków centralnych i od tych emisji, tych pierdylionów dolarów, tak, które się pojawią na rynku. Jasne. Odbierzmy telefon i za chwilę zapytam o to, co ciągle pyta czat, czyli o pracownicze plany kapitałowe, bo ty ludzie po prostu zasypują PPK, zapytaj o PPK. Dobra, ale najpierw telefon. Halo? Halo, dobry wieczór, słychać mnie? Tak. Ogromnie się cieszę, że się dodzwoniłem i tak naprawdę wybierałem numer telefonu bez przygotowanych pytań, ale mam takie dwa w sumie. Znowu dwa. To może, Robert, po kolei, pytanie, bo znowu zapomnijmy, jakie było pierwsze. Robert, mam pytanie do ciebie. Nie wiem, ile w tym jest prawdy, a ile takiej propagandy, ale rząd chiński prawdopodobnie planuje
nadanie daty ważności do swojej waluty nowodrukowanej. Co o tym sądzisz i jakie to może mieć reperkusje na gospodarkę Stanów Zjednoczonych? I drugie pytanie, ale takie, żebyś bardzo szybko odpowiedział, twoja ocena z perspektywy teraz czasu planu Balcerowicza na polską gospodarkę. I zmykam, nie zajmuję mnie. Cześć. Dobrze, więc na pierwsze pytanie nie odpowiem, bo nawet nie znam tego pomysłu. Nie słyszałem o tej plotce, nie wiem, nie zastanawiałem się nad nią i tak na szybko z głowy. To coś tam zawsze mogę powiedzieć, ale to nieprzemyślane, to bez sensu. Natomiast jeśli chodzi o plan Balcerowicza. Zostałem jego krytykiem w 1989 roku. Bo generalnie rzecz biorąc, to jest tak, że dzięki temu planowi jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Ale mogliśmy być dalej. I teraz pytanie, jak ktoś zarobił 100, a mógł zarobić 200, to znaczy, że on zarobił 100, czy że 100 stracił? No, moim zdaniem 100 stracił. Stało się tak dlatego, że pan profesor Balcerowicz kompletnie nie słuchał różnych krytyk w dobrej wierze. No bo oczywiście byli tacy, którzy odsądzali go od czci i wiary. W ogóle, kompletnie, tak? Natomiast myśmy podchodzili z dużą sympatią do pana profesora Balcerowicza, ale pokazywaliśmy pewne rzeczy, które w perspektywie mogą szkodzić. Mój ulubiony przykład. Ustawa o szczególnym uregulowaniu stosunków kredytowych. Wracamy do rynku bankowego, finansowego i do banksterów tak zwanych. Ta ustawa uprzywilejowała banki w stosunku do zwykłych obywateli. Moim zdaniem ona była sprzeczna z konstytucją, nawet z tą z 52 roku. No ale mieliśmy wtedy, pamiętajcie, Trybunał Konstytucyjny, ale nikomu nawet nie przyszło do głowy, żeby się pytać Trybunału Konstytucyjnego, czy ta ustawa jest zgodna z konstytucją. A z całą pewnością nie była, bo w drodze ustawowej zmieniono stosunki cywilnoprawne. I ja swoim studentom mówiłem o tym, jak macie na przykład jakiś kredyt na przykład dla młodych małżeństw, tak? Bo na studiach już się ludzie żenili wtedy, to postarajcie się go spłacić. Ja miałem taki kredyt, dlatego że nie dlatego, że potrzebowało tych pieniędzy, bo one nie były duże, ale jak się miało książeczkę, kredyt dla młodych małżeństw, to można było jakąś tam maszynę do szycia kupić, takie inne rzeczy, a bez tego nie można było. Jak się pojawiła ta nowa ustawa, to natychmiast ten kredyt spłaciłem. Ale mówiłem wówczas, że to się źle skończy. I się skończyło. Przyszedł leper i zaczął wysypywać zboże na tory. No bo jak ten rolnik już jakoś dostał od partii ten talon na ciągnik i go kupił na ten kredyt w banku spółdzielczym i miał tam jakąś ratę do spłacenia, a po w 90 roku, w lutym, przysłali mu rachunek za luty i styczeń, bo tam w styczniu była luka, bo to się nie zdążyło wszystkiego przeliczyć, przy czym jedna była wyższa o 10-krotnie albo 15-krotnie od tej, którą płacił w grudniu 1989 roku, no to co miał zrobić? No wiadomo było, że pójdzie protestować i że to będzie sposób napędzania populizmu. A drugi to był węgiel. Węgiel został potraktowany jako kotwica inflacyjna. Znaczy wszystko naokoło się zmieniało, a ceny węgla były sztywne. No ale górnicy nie w ciemię bici wykombinowali sobie, że dobrze, skoro dolar to jest tam 9,5 tysiąca, zdaje się, jak dobrze pamiętam, to im się opłaca ten węgiel eksportować po tej cenie dolara. No i zaczęli go eksportować. No i to wtedy się okazało, że być może te nasze elektrownie nie będą miały tego węgla, bo górnicy ten węgiel wyeksportują. Więc górnicy zachowali się rynkowo. No to przywalono im podatek od eksportu węgla 80%. Co wyrównywało tą różnicę między ceną sztywną węgla a tą ceną dolara, co to można było ją uzyskać z eksportu tego węgla. I co wtedy zrobili rolnicy, górnicy? No, górnicy zachowali się już nie rynkowo, tylko politycznie. Przyszli z kilofami i powiedzieli dawać nam pieniądze. I
nic dziwnego, że oni tak się zachowali. W związku z tym ja twierdzę, że sztywna cena węgla była i my ją w Centrum Analiz Misja krytykowaliśmy już wówczas. To nie jest tak, że po latach się zorientowali. Już wówczas. Ta sztywna cena węgla była taką kotwicą dla polskiego górnictwa, dla polskiego systemu emerytalnego w związku powyższym przez całe kolejne lata. O, to tyle. Dobrze, i teraz tak, bo mieliśmy o PPK porozmawiać, ale to za moment, bo zadzwonisz na ostatni już widz, więc odbierzemy, żeby nie czekał długo, odbierzemy od niego ten telefon. Krótkie pytanie poprosimy. Ostatni? To już tyle gadamy? My już rozmawiamy dwie godziny. No mówię, że szybko leci. Słychać? Tak, słychać. Halo? I tam to się siedzi, słucha? Tak. Halo? Jeżeli można, to dwa pytania do pana profesora. Pierwsze, czy nie uważa pan, że swoją przygodę polityczną zaczął od niewłaściwych wyborów, czyli czy nie lepiej byłoby wystartować w wyborach prezydenckich, gdzie podobnie jak Hołownia czy wcześniej Kukiz mógłby pan zbudować sobie większą bazę wyborców? I drugie pytanie, co sądzi pan o dzisiejszym wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego niekonstytucyjności artykułu ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich? Dziękuję. Dobra, więc dlaczego wybory do Parlamentu Europejskiego? Bo ja mówiłem prawdę. Diety. Co? Bo diety. Naprawdę pan... Nie, naprawdę to nie, tylko chciałem tak... Nie. No, diety, tak. Gdybym liczył na to, że tam się dostanę. Okay. Więc naprawdę diety nie były pociągające, bo ja nie zakładałem, że my przekroczymy punkt 5%. Ale zakładałem, że uda się zrobić 3-4 i wtedy zaistnieć na scenie. Jak my byśmy zaistnieli na scenie z 4%, to w wyborach do parlamentu byłaby już tego polskiego byłaby zupełnie inna sytuacja i zupełnie inny układ sił na scenie politycznej. Tak? Do Parlamentu Europejskiego, bo tam było dwa razy mniej okręgów wyborczych niż w wyborach do Parlamentu Polskiego, więc łatwiej byłoby komuś, kto wyskoczył nagle, zebrać te podpisy. A i tak się nie udało tych podpisów zebrać. No i wydawało mi się, że bardzo łatwo będzie mi przekonać krytyków, że to są wybory w zasadzie nie liczące się, w którym musimy działać przeciwko rozbiciu, bo nie przekroczymy progu 5%, w związku powyższym nie wejdziemy do parlamentu i tak dalej, i tak dalej. Wchodzenie do Parlamentu Europejskiego samo w sobie jest na nic, tak? Więc nie było istotne. Ja mówię, zobaczmy, kto ile będzie miał procent. To jest prawdziwy sondaż. Nie manipulowany, bo wszystkie sondaże są manipulowane, tylko prawdziwy sondaż. No i ten sondaż pokazał, kto ma ile. 1,66 w Warszawie, tak? No to powiem szczerze, na Podkarpaciu mniej by było. No na Podkarpaciu w ogóle nie było, bo tam listy nie Ale mniej mieliśmy, by było, nie mieliśmy zarejestrowanej. Tak? Gdybyście byli na Podkarpaciu. Więc to był powód, dla którego były te wybory do Parlamentu Europejskiego. I było drugie jeszcze pytanie, którego oczywiście nie pamiętam. Dobrze, ale... Nie, przypomnijmy sobie to drugie. Powiedzmy o tych PPK, bo ludzie nie będą czekać pod siedzibą jutro i dostanę łomot, jak nie zapytam. No. No właśnie, o co tu chodzi i czy to jest dobre, czy to jest dobrze. Dobrze. Po pierwsze, wszystko zależy od tego, ile macie lat. I po drugie, ile zarabiacie? Generalnie rzecz biorąc, jeżeli jesteście po 40, ZUS, absolutnie, zapomnijcie o żadnym, o PPK. Po drugie, jeżeli mało zarabiacie, to też zapomnijcie o PPK. W ogóle o wszystkim też zapomnijcie. Tak. Skoncentrujcie się na inwestowaniu sami w siebie, tak? Bo jak są jakieś pieniądze, które są w zasięgu państwa,
to państwo zawsze coś z nimi może zrobić. A z drugiej strony państwo ma emerytów, którzy są najbardziej zdyscyplinowaną grupą wyborczą. Więc państwo, czy ten ZUS, prędzej da 16 emeryturę emerytom, w tym celu zabierze jakieś pieniądze, które są gdzieś tam na jakimś funduszu, bo to garstka ludzi jest w tych funduszach. Tak? Zobaczcie, że nie zawahali się zlikwidować OFE, mimo że w OFE byli wszyscy. No nie wszyscy, bo ci tam urodzeni wcześniej nie byli, ale no, zdecydowana większość. A i tak się nie zawahali tego zrobić. Więc nie zawahają się tego zrobić, jak im w kasie zabraknie pieniędzy. A emerytom będą podsypywać. No idźcie emeryci, nie ma wirusa, już nie bójcie się, idźcie głosować. Macie 13 emeryturę, no to wiecie na kogo zagłosować, tak? Więc bardziej bym liczył na tego typu podejście polityków niż na to, że IKE gdzieś zainwestują rozsądnie nasze pieniądze. Dlaczego tak uważam? Te fundusze to są w dużym stopniu te same fundusze, które zarządzały otwartymi funduszami emerytalnymi. No i pokazuję taki przykładzik. Jak byłem w ZUS-ie, jedną z pierwszych rzeczy, którą zrobiłem, to poprosiłem o dokładną prezentację metody inwestowania FRD, Funduszu Rezerwy Demograficznej. I proszę sobie wyobrazić, jakie było moje zdumienie, bo ja przyszedłem z założeniem takim negatywnym, że tam zaraz coś znajdę i zaraz im pokażę, no co wy to robicie, tak? Tymczasem pan prezes Fonfara przyniósł algorytm tak, komputerowy, pokazał, jak FDR inwestuje bezpiecznie, spokojnie, nie na zasadzie gram. Tu kupię, tu sprzedam, w zależności od tego, co usłyszałem, co zrobię, kogo lubię albo kogo nie lubię, tak? I dlatego ZUS-owski FDR uzyskiwał zdecydowanie lepsze wyniki niż średnia OFE. Czasami nawet w niektórych latach był najlepszy od wszystkich OFE, tak? Teraz będzie gorzej. A co robiły OFE? Otóż proszę sobie wyobrazić, że OFE kupiły między innymi, aż większość to kupowała obligacje Skarbu Państwa, tak jak już mówiłem, ale był taka ciekawa historia. Otóż w 2012 roku albo 2011 7 OFE zaraportowało odpis na swojej pozycji inwestycyjnej. Przy czym jeden z nich, Skarbiec, ujawnił, na czym on go zrobił. Kupił mianowicie akcje węgierskiego banku OTP. No i takie dłubanie pokazało, że te 6 pozostałych to też na tym samym banku poległy. No i pytanie. Skąd nagle połowie otwartych funduszy emerytalnych przyszło do głowy, żeby kupić akcje jakiegoś węgierskiego banczku, tak? A nie na przykład Lehman Brothers. Okay. 175 lat tradycji i tak dalej, tak dalej. Tylko jakiś węgierski banczek. Otóż, proszę państwa, wyszło szydło z worka, gdy się okazało, że ten banczek miał zostać połączony z polskim PKO BP. Czy duży PKO BP miał być połączony z bankiem OTP, dużo mniejszym, ale w taki sposób, że to ten mniejszy przejmie ten większy. I ci wielcy inwestorzy, te wielkie umysły, tak, kupiły akcje tego banku w cenach czysto spekulacyjnych. Więc stąd moje utwierdzenie moich przekonań, że najlepsza to jest z państwowych emerytura wypłacana z budżetu, równa dla wszystkich. A jak ktoś chce sobie inwestować na giełdzie, kupować akcje takiego banku czy innego banku, to niech to robi na własny rachunek. Żeby mógł to robić na własny rachunek, państwo powinno mu więcej tych pieniędzy zostawić w kasie. No bo na koniec powtórzę po raz 1584, albo może już piąty. Bo ja liczyłem. Tak? Jaka jest różnica między tym, co my zarabiamy naprawdę, a tym, co na to możemy kupić. Tak?
No, jeżeli nasza praca jest na rynku wyceniona na 5 tysięcy, to znaczy pracodawca płaci za nią 5 tysięcy, przy czym tak, 4 płaci nam, a ten 1000 to odprowadza do ZUS-u, do Funduszu Pracy, Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. My dostajemy te 4, ale to tylko na papierze, bo ten sam pracodawca nam z tego zabiera. Na ZUS, na NFZ i zostaje nam 3. I my idziemy wydawać te 3, to płacimy 2,5 netto plus 500 VAT, tak? No ale w tych 2,5 tysiącach netto to jeszcze jest Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, akcyza, cło i tak dalej, i tak dalej. Czyli mniej więcej rynek wycenił naszą pracę na 5 tysięcy złotych, a my za to kupiliśmy towary i usługi od prawdziwej wartości netto 2 tysiące złotych. No więc jeżeli państwo by nam mniej z tego zabierało, to my byśmy mieli więcej na troszczenie się o własną emeryturę. Jeden warunek. Musielibyśmy się o nią troszczyć. To jest podstawowy warunek. No tak, ale ludzie... Nie, mówię jeden warunek, ale ludzie by sobie buty kupili, no, a nie Zaraz. Psychologia behawioralna się kłania. Dlaczego ludzie by sobie buty kupili, tak? No bo ludzie myślą tak. No przecież nasi rodzice, dziadkowie jakąś tam emeryturę mają. Co więcej, przez same lata gospodarstwo emeryckie żyło lepiej niż gospodarstwo młodych ludzi z dwójką dzieci. Mhm. Tak było. Z jednej strony mówimy, ja my nie wierzymy w ten ZUS, a tam, ale tak w tyle głowy, w tym naszym mózgu gadzim, o którym mówiłem na początku, taka emocja się odzywa. No nie, no przecież dziadkowie mają, to ja nie będę miał, no coś tam będę miał, no. Od tylu lat mówią, że nie będzie, a co, jakieś to co? Więc warunkiem jest zgoda polityczna wszystkich polityków, którzy powinni przyjść i powiedzieć, będziecie mieć emeryturę państwową, z głodu nie umrzecie, a to będzie minimalna. Ale już możecie nie kupić. Minimalna, tak? Więc jeżeli chcecie mieć więcej, to państwo wam to umożliwia, tak? Proszę bardzo, tu macie takie fundusze, takie. Nie umierzecie z głodu, ale jednak inwestujcie. Panie profesorze, na koniec już te pytania, które nam uleciały gdzieś, bo o nich zapomnieliśmy, a jednak ludzie je zadali. Przede wszystkim przed chwilą było pytanie o Trybunał Konstytucyjny i jego wyrok. Okay. To jest o tyle istotne, że pan sam chciał być rzecznikiem praw obywatelskich. Tak. Ale znowu głosowanie nie poszło tak jak nie. Ale na pierwszej konferencji prasowej, jak się mnie zapytali, to powiedziałem, że ja nie wierzę w to, że zostanę rzecznikiem praw obywatelskich. Pytanie było o dzisiejszy wyrok. O co, jaki będzie ten dzisiejszy wyrok, było wiadomo od samego początku, jak do Trybunału Konstytucyjnego, w takim składzie, w jakim on jest, zostało skierowane pytanie o to, czy ta ustawa jest zgodna z Konstytucją. Wiadomo było, że odpowiedź będzie nie jest. No więc dla mnie ten wyrok nie jest absolutnym zaskoczeniem, natomiast on jest sprzeczny z Konstytucją. No bo dlaczego? Powinniśmy mieć rzecznika praw obywatelskich. Co prawda zaraz padnie zastrzeżenie, że ja jestem przeciwnikiem. Byłem za likwidacją rzecznika praw obywatelskich. No jest to całkiem słuszne zastrzeżenie. Nie. No panuje, że powinniśmy mieć, a był pan przeciwko. Zaraz. Ja uważałem, że rzecznik byłby Nie, że nie jest potrzebny, tylko byłby niepotrzebny, gdyby był mój projekt konstytucji wdrożony w życie. Dlatego w moim projekcie konstytucji nie było instytucji rzecznika. Podobnie jak nie było instytucji Trybunału Konstytucyjnego, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Sejmu, Senatu. Nie, Sejm, Senat był, ale za to nie było Rady Ministrów, premiera nie było, tak? Był prezydent amerykański, tak? Na wzór amerykański. Sąd Najwyższy na wzór amerykański. Więc sędziowie pokoju na samym dole, tak? Sędzia jako ukoronowanie zawodu prawnika. No to po co rzecznik? Rzecznik jest po to, jak my wiemy, że państwo narusza nasze prawa. Jakbyśmy stworzyli system, w którym państwo by nie mogło naruszać naszych praw, no to by rzecznik był niepotrzebny generalnie rzecz biorąc. Ale dzisiaj jest tak, że państwo narusza nasze prawa. Urzędnicy, sędziowie naruszają nasze prawa konstytucyjne. W związku z tym rzecznik jest potrzebny. No a go ma nie być.
jeżeli przyjmujemy założenie, że skoro Sejm z Senatem się nie mogą dogadać, to rzecznika w ogóle nie będzie, jak się nie dogadają, no to nie będzie miał kto pilnować tych praw obywatelskich, które są nagminnie naruszane przez ustawodawcę, przez władzę wykonawczą i niestety przez władzę sądowniczą. Mhm. I teraz mamy kolejne pytanie, które nam uciekło. Było pytanie o karę dla pijanych kierowców. Tak, od razu to teraz... pamiętam. To pan powiedział, że nie odpowiadamy na to pytanie, bo do tego tematu wrócimy. No to wróćmy do tego tematu i od razu nawiążę, bo ostatnio przeczytałem, że w Danii wprowadzono prawo, zgodnie z którym jeśli kierowca prowadził samochód i miał powyżej 2 promili, czyli już był tak mocno napruty, to ten samochód jest skonfiskowany przez państwo, ale jest to o tyle ciekawe, że to nie musi być jego samochód wcale, tylko na przykład samochód służbowy i wtedy też będzie skonfiskowany. No, służbowy to służbowy. Ale no, gdybym jednak ja swoim pracownikowi udostępnił samochód, a on by się nawalił, pojechał do sklepu po flaszkę i się okazałoby, że nie mam już tego samochodu, to byłbym troszkę zły. No i wtedy jemu się by oberwało znacznie bardziej od pracodawcy, ale rozumiem, że jego mają zamknąć za prowadzenie po pijaku. Nie wiem, mam z tym kłopot. Mam z tym kłopot, bo naprawdę znam dwie osoby, które, no oczywiście nie jak mają tam 2 promile, tak? Ale jak wypiją 2 piwa, jeżdżą zdecydowanie ostrożniej, zdecydowanie, niż wtedy, jak nie pili nic. Notabene policjanci dowiedzą. Bo mali mi kiedyś do kontroli i mówią, że robili zakłady między sobą. Za ostrożnie pan jechał. Czy pijany? Czy baba? Nie. Czy 23 punkty. Bo tak, nie naruszając przepisów ruchu drogowego, jeżdżą tylko i wyłącznie ci, którym już jeden punkcik brakuje do odebrania prawka, albo ci, którzy są pijani. Tak? No coś w tym jest. Tak? Natomiast system K... A to jak, kto wygrał? Dlaczego pan tak jechał? Wiem, dlaczego taki jechałem. Pijany. Nie. Ja po alkoholu nie wsiadam. Jechałem na oparach, generalnie rzecz biorąc, bo zapomniałem zatankować, no i musiałem dojechać do najbliższej stacji benzynowej. To w trasie było, no i to nie wiedziałem, gdzie jest ta najbliższa stacja benzynowa, więc musiałem zdecydowanie ograniczyć spalanie paliwa. To co zrobi z tymi pijanymi kierowcami? Nie wiem. No i to jest bardzo słuszna odpowiedź. Bo tu jest... tak, nie na każde pytanie mam dobrą odpowiedź. Tak? Jak nie mam dobrej odpowiedzi, bo czegoś nie wiem, bo mogę czegoś nie wiedzieć, mogę mieć wątpliwości. Tak? Dlaczego? No bo zobaczcie państwo. W Rosji dopuszczalny poziom alkoholu we krwi 0. Wszyscy jeżdżą pijani. A na przykład w krajach anglosaskich przez lata było 0,8. I nie było dużo więcej wypadków. Bo z czym się wiąże ten problem? Ten problem wiąże się z tym, że jak wypijemy jedno piwo, to po jednym piwie... Nie no, trzeba wypić drugie, no gdzie jedno? No, zaraz. Jak wypijemy jedno, albo nawet, dobra, wypijemy 2, tak? Mhm. Wypijemy jedno, to wiemy, że nie przekroczyliśmy 0,2. Wiemy. Mhm. I możemy spokojnie grać. Ale wypiliśmy 2 piwa. 12. Wypiliśmy 2 piwa i wtedy, no taki, co wypiją 12, to w ogóle jest mało ludzi chyba, nie? Przynajmniej taki, którzy mają samochód. Wypiliśmy to drugie piwo i się zastanawiamy. Wsiąść czy nie wsiąść? Mówimy, wsiadamy. No ale jak już wypiliśmy 2 piwa i podejrzewamy, że mamy więcej niż te 2 promile, to mówimy, to wypijemy trzecie, tak? Gdyby była, gdyby ten próg był wyższy, czyli to 0,5, to być może ja nie twierdzę, że na pewno, mniej ludzi by przekraczało to 0,5. Ale mówię,
badania jakieś trzeba było zrobić, a nie przyjmować pewnych założeń tak z góry. Tam, tak jako... czy siak nie prowadzimy po alkoholu. Tak. Tak, tak czy siak. Tak czy siak, nie prowadziłem po alkoholu. Tak, tak, tak czy siak. I teraz mam jeszcze, na sam koniec, mogę dwa od siebie pytania zadać? Nawet trzy, już tak tyle gadamy. To... Pierwsze pytanie ode mnie brzmi, o co chodzi z Korwinem Mikke, że jak już zaczyna dobrze iść, to on musi zawsze jakiś granat wrzucić i powiedzieć coś tak totalnie głupiego i nieakceptowalnego społecznie, że się łapił za głowę, mówił, o Jezu, zakopać go z powrotem, żeby on tam siedział sobie na strychu i się nie pokazywał, bo przegramy wybory przez niego. Bo pan Janusz tak naprawdę nigdy nie chciał dojść do władzy. On ma charakter eventowca. No a jak ma jakiś charakter, no to trudno jest mieć ludzki charakter, tak? Korwin jest eventowcem. A drugie moje wytłumaczenie, takie już bardziej spiskowe, wydaje mi się, że jemu jest wygodniej mieć między 3 i 5% niż mieć powyżej 5%, bo jak ma... Musiałby chodzić do pracy. Nie, tam nie tylko. Rozliczać się łatwiej z tych dotacji i tak dalej, i tak dalej. Więc felietonistą Janusz był wyśmienitym. Czytywaliśmy go w stanie wojennym jeszcze. To przecież on uczył nas liberalizmu w Polsce, tak? Bo zaczął prowadzić, wydawać Friedmana, Hayeka. No, potem uznał, że im bardziej kontrowersyjną rzecz powie, tym lepiej dla niego. No i mówił. Okej. Okay. I drugie pytanie, już zamykając trochę klamrą ten program, nawiązujący do futbolu, bo od futbolu zaczęliśmy, no ale futbol to nie jest jakaś zielona wyspa, mamy pandemię, przez tą pandemię przychody klubów wielu w Europie, w Polsce oczywiście też, ale też także tych największych na świecie, no, dramatycznie spadły, no bo nie można wpuszczać ludzi na trybuny, te kontrakty sponsorskie poszły w dół, pojawiły się wielkie dziury, prawda? I teraz pytanie, czy jak rynek się zachowa, jakie są możliwości wyjścia z tego problemu? No na przykład taka Barcelona, powiedzmy, traci co roku z 300 baniek euro, jej brakuje w kasie teraz, tak? Ma nowego prezydenta, akurat jestem kibicem Barcelona, tylko pytam, ma nowego prezydenta, no i niektórzy mówią, że ten nowy prezydent to musi tak naprawdę wszystkich sprzedać teraz, żeby jakoś to się zaczęło bilansować, musi zejść z tych wynagrodzeń, musi wszędzie poobcinać. Ten nowy prezydent raczej by wolał w drugą stronę pójść, czyli się zadłużyć jeszcze bardziej, kupić najlepszych na świecie, nakręcić maszynę od początku, żeby hulała. Jak ten rynek będzie wyglądał w perspektywie paru lat pana zdaniem? No już powiedzieliśmy sobie, że kluby nie stracą klientów. Firmy mogą, kluby nie stracą, bo to jest inny mechanizm. Nie stracą, ale jak załamie się turystyka, to trochę stracą. No, bo... no dobrze, ale miejscowi, nie to samo, miejscowi tak, fani, ale nie tak, zawsze miejscowi generują fanami. Większość. No, kibice Barcelony nie zaczną kibicować Realowi czy Atletico. No więc, wykorzystując ten fakt, te duże kluby zachowują się jak duże rządy. Rządy postępują zgodnie z taką kartezjańską zasadą, zadłużam się, więc jestem. Im bardziej jestem zadłużony, tym lepiej dla mnie, tym lepiej dla obywateli i tak dalej. No i kluby podpatrzyły ten sposób prowadzenia polityki przez największe rządy. Skoro może rząd amerykański, skoro może rząd hiszpański, to dlaczego nie może klub? Przecież tak naprawdę wiernych kibiców Barcelona, Real i Atletico, jakby tak w sumie ich zebrać w trójkę, no to z całą pewnością jedna Barcelona ma z pewnością więcej zagorzałych fanów niż takich twardych wyborców mają te partie hiszpańskie. Takich, co z sercem zawsze na nich głosują. Tak? No więc różnica polega tylko i wyłącznie na tym, że ci politycy się mogą dobrać do kieszeni podatników, również piłkarzy, a prezydent Barcelony
Nie może. Nie może. Prezydent Barcelony musi zrobić dwie rzeczy, tak? Albo w jakiś sposób pozyskać pieniądze od tych kibiców, albo przy pomocy kibiców, tak jak to robią niektórzy w Polsce, pozyskać pieniądze od polityków. Zobaczymy, które rozwiązanie wybierze. No przecież politycy doskonale wiedzą, że miłość kibiców do klubu, któremu pomogą, może się przełożyć na miłość do tych, którzy ten klub promują, prawda? Prawda. No i trochę, bo w jednym z cytatów pan powiedział, że w sumie to Niemcy mają większy dług publiczny od Polski i nikt się tam tym nie przejmuje, ponieważ gospodarka działa, a my w kółko gadamy w Polsce o długu publicznym i się nim przejmujemy, bo wiemy, że gospodarka nie działa. I być może tak jest trochę z tymi klubami, że trzeba się przyzwyczaić, że te duże kluby mają taki, czy mniejszy, czy większy, ale taki powiedzmy dług publiczny i on sobie będzie tam wisiał przez następne 50 lat. I wydaje mi się, że z uwagi na miłość kibiców on dłużej będzie mógł wisieć na tych klubach, oczywiście do pewnego poziomu, tak, niż na państwach. No bo państwo, mówię, ma jedną możliwość, tak, złupić podatników. No, oczywiście łupi ich do pewnego stopnia, bo są granice opodatkowania, więc się zadłuży na rynkach. I dzisiaj jest taki model, że tak naprawdę wszyscy wiedzą, że te państwa nie spłacą tych długów, które mają. I chodzi tylko o to, żeby oni je obsługiwali. To znaczy zaciągają nowe kredyty, żeby spłacić odsetki od starych kredytów. No i jeszcze trochę mieć na jakieś nowe wydatki. Gdybym ja tak chciał zrobić, to by się nie spotkało. To z... No ja wiem, państwo tak mogą, bo to właśnie mnożnik keynesowski tak działa. Ale dochodzimy do pewnego momentu, w którym się może okazać, że nie ma tych chętnych, żeby nam pożyczyć. Tak w Grecji było. No i wtedy zostaje nam tylko rodzimi podatnicy, niestety. No i politycy mogą do tych podatników sięgnąć na siłę, tak? A kluby nie mogą na siłę, muszą bardziej opierać się na miękkich elementach, na miłości swoich własnych kibiców. Dziękuję bardzo za tą lekcję na wielu frontach. Mam jeszcze taki tutaj zwyczaj, że robimy sobie od jakiegoś czasu zdjęcie na koniec skate parku takie naszemu gościowi. Więc... Ale gościowi, myślałem, że strzelimy sobie focie. Nie, focie, tylko jak się nazywa? Selfie. Nie zrobię tak, bo nie wiem, co się ukaże. Uwaga. Nie wiem, czy zrobiłem. Chyba nic. Nie, chyba nie zrobiłem, bo nie włączyłem. No, to tak. Jestem debilem, ale z tym da się żyć. Zaraz wyjdzie fotografia. Dziękuję bardzo. To był Hyde Park w bardzo dobrym składzie. I to był Hyde Park, w którym mieliście okazję przejść na ty z naszym gościem. Nie przeszkadzało od panu? Przestań, zaproponowałem. No, ale czasami to ktoś proponuje, bo tak wypada, bo jest taka konwencja programu, a tak naprawdę gdzieś tam w sercu. To... No ale proszę zwrócić uwagę, że chyba tylko dwóch czy trzech słuchaczy zwróciło się do mnie w ten sposób. Reszta waliła, panie profesorze. No tak. No dobrze. Więc słuchaczy też macie fajnych. Mamy najlepszych. Dziękuję bardzo. To był Hyde Park z panem profesorem Robertem Gwiazdowskim. Zapraszamy na przyszły tydzień. Dziękuję bardzo. Z tego, co kojarzę, to w przyszłym tygodniu gośćmi Hyde Parku będą pan Apoloniusz Steiner. O. Oraz Michał Wiśniewski. Zapraszamy. Partnerem przechodzenia na ty w kanale sportowym jest Tyskie.